Co jest tak z Wukongiem? Nie, na razie oglądamy Komucha. W sensie nie Kiszaka, tylko Kiszak z Komuchem walczy. Lewicowy Boże, jak ja się dowiedziałem 2 dni temu, że Kiszak miał jakąś dramę i widz mi napisał walka z Komuchem, to ja już wiedziałem, że to będę oglądał. I ja to oglądam w tym momencie, ale na 1.25, bo to trwa 2 godziny bazowo, z moim pieprzeniem to będzie z 3 godzinki. Także przygotujmy się. Dlatego dzisiaj mówiłem, dzisiaj stream z reagowania, a nie z grania. Lewicowy aktywista nagrał na mnie film, Kiszak. No ciekawy jestem, nic nie wiem o tym typie, co nagrał na jego film. Nawet jak wygląda w sumie, choć czy on był na miniaturze? Nie, nawet się nie przyglądałem. I zobaczmy. Czego Kiszak nie rozumie o game devie? Zobaczmy, 44 minuty. 44 minuty oglądał 2 godziny, zobaczymy ile tu wyjdzie. To, co on rozumie jako gry, to są tylko gry. 1.25 oglądamy, bo będzie za długo. W 1.25 oglądamy, wybaczcie. AAA to jest całe rozumienie branży gier. Dlatego dokładnie poprzedni stream to była Enotria, tak? Okay, chyba, że ja się zgubię. Okay. Czyli będziemy powtarzać coś w kółko, bo... Nie przerywaj, będę przerywał, tylko... No wiadomo, no klasyczne reagowanie tego, nie? Ale 1.25 przynajmniej. Zobaczymy, że... 1,5 za szybko. I ktoś nam w to uwierzy. Enotria, sorry, Enotria. No to będzie grubo. Jak jakaś branża naraz 6 czy 10 tysięcy ludzi, to zdradzę ci sekret. To nie jest tak, że ci ludzie jednymi drzwiami wychodzą, a drugimi drzwiami wchodzą. Wczoraj padłam ofiarą layoffów w game devie, więc get ready with me na szukanie... Coś widziałem, jak Kiszak ogląda tą typiarę. Ale to jakieś shorty chyba były. Kości w lesie. Nawet jeżeli nie siedzisz głęboko w game devie, to możliwe, że dotarły do ciebie słuchy o ogromnych layoffach, które teraz nawiedziły branżę. I kiedy mówię o ogromnych masowych zwolnieniach... Nie wiem, to jest w ogóle giga ciekawa rzecz, widzowie, to zaznaczenie jak miniatura, no nie? Wygląda. O, zobacz. Czy Kiszak nie kuma o game devie i takie coś typu Joker. Kurwa, zrobienie klauna z kogoś, o Jezu, jaki ktoś jest kurwa toksyczny. O, pierwsze od czego zacznijmy materiał, to przedstawmy kogoś jako klauna. Na pewno będzie, słuchajcie, merytorycznie, nie? Już zacznijmy od deprecjonowania na samym początku, potem B, wymyślmy coś jeszcze, co w ogóle nie jest prawdą i powtarzajmy. Mam na myśli ogromne masowe zwolnienia. W samym 2020... A to jest jakiś streamer też, ten chłop. A, ja go odsłonię, bo on jest pod kamerką. To jest jakiś streamer i chyba na Twitchu, ale nie jestem pewny, bo taki czat jakiś dziwny, ale chyba Twitch. Trzeci? No kurwa, no widzowie, na pewno nie obejrzymy 40-minutowego materiału, ale zobaczmy początek, bo to już srogo będzie. No, nie obejrzymy, a film 2 godziny, to ile on obejrzał? Witam Pluki. Zostało zwolnione. Znaczy, chyba każda firma powiązana jakkolwiek z technologiami ma teraz layoffy, to nie jest nic nowego, nie? Jeżeli tak chodzi jest o 2024 rok. Po tym jak w trakcie COVID-a się ludzi nadtrudniało. Kurde, ile tych Kiszaków? Kiszak jest pod Kiszakiem. Ja już nie ogarniam, co oglądam. To tylko i wyłącznie w 3. tygodniu stycznia zostało zwolnionych 6000 osób. Poza oczywistymi powodami, jak niepokoje na giełdzie z powodu wojny. Ja tylko dodam taki kontekst, że generalnie ten ziomeczek, on już któryś raz gdzieś tam tworzy jakiś materiał na mój temat. Wcześniej sobie zrobili materiał z tą babeczką, zrobili sobie podcast odnośnie tego, co ja powiedziałem na jej temat. On ją próbował tak jakby lekko pod chuja wziąć, ale tak bardzo w takiej przyjacielskiej formule. Tak jej chciał taką małą minę podłożyć, żeby było trochę śmiesznie. No i zakończyło się w taki sposób, że doprowadziło to do kilku jej bardzo głupich wypowiedzi. I potem go poprosiła o to, żeby jednak usunął to wideo. Szkoda, że nie ma. Bo zrobili to na żywo i tego nie szło przeedytować. I to wrzucili i słuchajcie, tego już po prostu nie ma dostępnego, no nie? No to tak to wygląda, żebyście mieli pewną perspektywę, no nie? Nie każdy, kto ogląda faktycznie, śledzi wszystko na Discordzie. Z meetingu na Zoomie, tak. Z Kiszakiem na Zoomie siedzimy. Głównym powodem jest pik na gry komputerowe w trakcie pandemii. Gdy w 2020 roku... Stream typu kamerki, gdzie są żetony. To też jest generalnie giga ciekawe. Wystarczy, już to pokazywałem kiedyś, wystarczy sobie wejść na SteamDB. Co ona mówiła? Kurde, no 1,5 to nie damy rady tak oglądać. Wszystko na Discordzie, co tam się dzieje wokół tej mojej osoby, no nie? Ale... Niestabilnej sytuacji finansowej wielu państw. Głównym powodem jest pik na gry komputerowe w trakcie pandemii. Gdy w 2020 roku wszystko się zamknęło... Nie no, obecnie teraz mamy pik na gry komputerowe, to też jest generalnie giga ciekawe. Wystarczy, już to pokazywałem kiedyś, wystarczy sobie wejść na SteamDB. Obecnie teraz jesteśmy w tej piku. Tak jest, no. Nowe studia gier, jak gdyby... Ona zdania nie może powiedzieć albo ty, albo on coś gada. No, no i git. Tak jest, tak było. Potwierdzam, w 2020 roku wszystko się zamknęło. I już co 30 sekund wartościowy komentarz leci! Ludzie mieli czas na... Co jest? Czekaj, co? Nagranie w konkursie. O co chodziło? W 2023 wyszło wiele fantastycznych gier. Tak dużo, że nie ma w nie kto grać. Nawet nagrody... Tak dużo fantastycznych gier, że nie ma w nie kto grać. Pierwszy raz słyszę coś tak debilnego. Co? Jak jest fantastyczna gra, to będą w nią ludzie grali. Wiesz, to można tak powiedzieć o twórcach. O to można bardziej podciągnąć, bo jej się porypało. O youtuberach powiedzmy. Jest jakiś fajny youtuber i na przykład jest tu ktoś, kto ogląda sobie niszowego youtubera, co sam go ogląda. Dosłownie 10 subskrypcji na YouTubie i ogląda u niego coś. Jest dla niego fantastyczny, tylko jeszcze nie odkryty, tak? Może tak być, to może być przypadek. Ale z gierkami, chłopie, teraz to gry... Jak gierka jest fantastyczna, tak jak ona powiedziała, to ona dosłownie się taką falą może pójść. Ja jestem fantastyczny, dziękuję, wy kochani. Dla gier przestały mieć jakikolwiek sens, dlatego... W 2023 roku wyszło tak dużo fantastycznych gier, że nie ma kto w nie grać? Które? Baldur's Gate, Lies of P, co jeszcze? W 2023 wyszło tak dużo gównianych gier, to nie jest kwestia tego, że nie ma kto... Był Ragnarok chyba w 2023, fajna gra, ale to dużo ludzi grało. To też mówię, dla mnie fantastyczna gra. Pewnie grać nie, te gry są gówniane i ludzie są zakopane, totalnie. Zwolnienie ludzi w game devie nie są związane z tym, że jest za dużo gier i ludzie nie mają w co grać. Są związane z tym, że wszystko... A, w 22 był okej. A, bo chyba w grudniu to mi się pieprzy. Co się teraz optymalizuje po czasie pandemii. No to jest chyba logiczne, prawda? Natrudniało się ludzi, bo było więcej rzeczy, było większe zapotrzebowanie, było więcej użytkowników w różnych platformach. To zainteresowanie teraz spadło, można to lepiej zoptymalizować i jessa. Okej, dobrze, teraz przejdźmy się do obu rzeczy. Jeżeli chodzi o kwestię, powstaje za dużo fantastycznych gier i nie ma kto w nie grać. Ja rozumiem intencję. Częściowo się zgadzam z tym, co ona powiedziała. Częściowo. To znaczy, problemem od bardzo długiego czasu, od... O ja pierdolę, i to będzie materiał w takiej formie, czyli tak, ktoś coś mówi i teraz tak, Jezu, on teraz wytłumaczy, że częściowo rozumie to, co mówi ona, ale to, co ja powiedziałem, to było totalne zło. 10 lat mniej więcej? Poziom, na którym... Czyli ze strony, z której chcemy to obronić, to obronimy, ale ze strony, z której chcemy przyjąć pewne argumenty, to ich nie przyjmiemy. Gra się zwraca. Jeżeli jesteś małym studiem, niestety rośnie, tak, leci w górę. Jesteś małym studiem, nie ma sytuacji, w których jesteś w stanie tak łatwo zwrócić grę, nie? I wynika to bezpośrednio z nasycenia rynku. To znaczy, jeżeli powstaje bardzo dużo tytułów, które są okej, no to siłą rzeczy odbiorcy tych tytułów się troszeczkę rozwadniają. Jeżeli powstanie 1000 dobrych indyków w ciągu roku, to jest zdecydowanie za duża liczba, ale zostańcie ze mną, to sytuacja, ten próg sukcesu dla gry jest zupełnie inny niż w momencie, w którym powstaje 50 dobrych indyków, tak? Jeżeli nawet zrobicie bardzo dobrą grę, potrzebujecie dużo więcej, żeby ta gra mogła zostać zaliczona jako sukces. Zrobiliście grę, która ma... Przecież to jest całkowicie relatywna rzecz, co to jest sukces. Jeżeli o finansowy, no to jak ci się zwróci razy 3 gierka indyk, typu, że ma mały budżet, bo jeden chłop robi, to już jest sukces, a to może być 20 000 sprzedanych, albo 10, albo 5. Co on gada? To jest całkowicie zależnie od gierki przecież. Przecież jest masa gier, co jedna osoba robi i to nawet ciężko w ogóle policzyć budżet czegoś takiego. To jest dziwne. Very positive. W sensie to jest całkowicie biznesowa strona czegokolwiek. Tworzenie gier to jest biznes jak każdy inny i tak samo się to liczy. To się niczym nie różni. Więc całkowicie relatywna rzecz. Tak jak ja mogę to porównać do tego, co ja robię sam w internecie. Ja mam powiedzmy tyle widzów, tak, jeszcze filmy na YouTubie tyle ogląda i ktoś ma milionowe zasięgi i powie, że ja gówno osiągnąłem, ale z mojej małej perspektywy, małego szarego człowieczka, który się może utrzymać i dobrze żyć z tego całkiem, to jest to dla mnie sukces, tak? Dla samego siebie i dla kogoś, kto sam robi gierkę i sprzeda 5000 kopii tego i zarobi razy 10 tego, co włożył, albo w porównaniu do tego, co by chodził do zwykłej roboty, to już jest sukces. Bo robił to, co lubi, plus zarobił, więc co to pieprzenie w bambus jakieś o niczym? Bo sukces to jest sprzedanie 100 milionów gier jak God of War Ragnarok, bo mnie popieprzy. Nawet oni tyle nie sprzedali, ale szkoda gadać. Biznes to biznes i całkowicie jest relatywny i ciężko porównać. Która ma overwhelmingly positive, ale nie ma 20 000 tych recenzji na Steamie, tylko ma 500 i mimo tego, że jest overwhelmingly positive, nie dotarła do ludzi i się nie sprzedała. I to sprawia. Co ma procent pozytywnych opinii do tego, czy gra się dobrze sprzedaje? Równie dobrze można powiedzieć, że będziesz miał grę, która będzie miała 10 recenzji, będzie overwhelming positive, no i co z tego? Że małe studia zamykają się, że małe studia padają. Taka padaka jest bardzo bolesna, ponieważ niestety, ale bardzo często te małe studia stanowią bazę, gdzie deweloperzy budują sobie doświadczenie, często trafiając do większych studiów. Czasami działa to dokładnie odwrotnie, to znaczy, że deweloperzy uciekają z bardzo wielkich studiów do małych, zakładając często małe studia po to, żeby nie być wyzyskiwanym w takim, chociażby Activision. Natomiast koniec końców to sprawia, że ten success rate firm znacząco spada. Możesz zrobić jakby w 2024 zrobienie dobrej gry i utrzymanie studia dzięki zrobieniu tej dobrej gry będzie dużo trudniejsze niż zrobienie tego samego w 2014. I... Dlaczego? Co? Dlaczego? Dokładnie. Dlaczego przez 2024, gdzie jest więcej graczy, łatwiej dojść w dupę, łatwo rozpromować, przecież dosłownie gry na memach powstają i się dobrze sprzedają. Poza tym nawet takie balatro, gierka z dupy całkowicie, gdzie nie była jakoś reklamowana, 1 000 000 kopii się sprzedało. Nie wiem, czy to chłop sam robił, czy nie. Przecież to jest jakieś... Poza tym to jest relatywne, co już ustaliliśmy, więc to nie ma znaczenia. Bo jest więcej gier i jest szerszy rynek, a nie weźmiemy na przykład pod uwagę tego, że jest więcej narzędzi, które ci ułatwiają to robienie samemu, że mamy więcej informacji na temat tego, jak to tworzyć, no to można i w jedną, i w drugą stronę tutaj szyć argumenty, no jeżeli ktoś chce jakoś przemówić do tego, tak, żeby kontrargumentować to, co ja mówię, no to może pasowałoby, nie wiem, oprzeć się na jakieś statystyki, prawda? I tak to prowadzi do zwolnień. Nie pamiętam, czy w tym wideo, czy w innym pieprzu, że praktycznie każda gra się zwraca nawet już przy preorderach. To jest osobna rzecz. Druga rzecz jest taka. Przy największych grach, ja bym się nie zdziwił, jakby się zwracała przy preorderach typu Diablo 4, które pewnie się zwróciło, bo bazowało na nostalgii całkowicie, ale no nie wszystkie gry przecież mają preordery, to chyba bo on teraz miesza, bo AAA gry, czy tam quadruple, te takie, co była ta gra o piratach, to gówno pieprzone. Nie wiem, czy to się nawet zwróciło, czy nie. Mogło się niby zwrócić, to bo gigantyczna firma to robi. Ale on miesza niepotrzebnie. Małych twórców, gdzie jeden, dwóch robi grę i studio, co 5000 ludzi robi grę. To jest bez sensu to porównywać. Skull and Bones, o, no. Dwa duże tytuły i koniec, nie? To ja myślę, że to niestety pokazuje głębiej jego rozumienia rynku, ponieważ ludzie, którzy działają w taki sposób jak on, którzy nadają na dużych platformach, albo grają w najpopularniejszą grę w danym momencie, stawiam, że nie wiem, czy on gra w tej chwili w Palworlda, ale nie byłbym zdziwiony, albo grają w grę, którym potrafią pokazać, że są bardzo dobrzy. Z rzadka przeskakują tylko na tytuły, które z jakiegoś powodu zrobiły się na fali, które są na przykład indykami, tak? Rzeczy typu Bob the Diver, który co prawda indykiem nie był, ale w pewnym momencie był olbrzymi hype na niego. I on nic poniżej tego typu tytułów nie rejestruje, nie? On prawdopodobnie jest osobą, która się nakręca na... Ale poczekaj, gadamy wokół tego, co się faktycznie dzieje, czy gadamy wokół tego, co sobie wymyślimy? Dave the Diver z pod Nexonem, kurwa, to ma tyle z indykiem wspólnego, czyli filozofujemy sobie, czyli wymyślamy sobie, jak to wygląda i wokół tego szyjemy narrację, zamiast na przykład sprawdzić, słuchajcie, jak to wygląda. No, kurwa, ciekawe. Ale to nawet jest bez sensu to porównywać, bo może Kiszak chce grać w małe gry, może nie grać, ale generalnie jest tak, że twórcy internetowi grają w gry, które widzowie chcą oglądać. Jak jest gierka, której dosłownie nikt nie zna i nikt tego oglądać nie chce, to pewnie taki chłop to nie zagra. Ale bywa też tak jak z Amogusem, pieprzonym memem, że wypromowali to twórcy i gierka się wybiła dzięki temu. No różnie to bywa. To jest też taki przypadek może być. Była gierka Syzyfie, która pewnie robił jeden chłop, się zwróciła z 10 razy. No tak, całkowicie pod mema gierka o Syzyfie. Taka o, na raz całkowicie. Można sobie zagrać. I co? I pewnie się zwróciła, no. Golumy, ponieważ kręcenie hejtu właśnie na Golumy, czy jak patrzę po jego czacie tutaj nawet na Starfieldy, jest łatwe, to są easy dub i można na tym punkty fajności zarabiać. Natomiast koniec końców, jeżeli spojrzymy na tą nawet średnią półkę, już nie mówiąc o indykach, ale tych po prostu niżej budżetowych produkcjach, to on sobie raczej nie zdaje sprawy z ich istnienia. Studio, które zrobiło właśnie... Nie, no, nie, kurwa, nie ogrywaliśmy widzowie ostatniej indyki, nie? Też na przykład... Raczej. No to jest takie rozmowy. Ale do czego ogólnie, jaka konkluzja w dupę jest co do tej rozmowy, że to przez Kiszaka upadają studia, bo nie gra w gierki, które robi jeden chłop z budżetem 5 dych, to ja zaraz powiem, że Szewc upadnie przez tego brudasa, bo krzesło kupił z Razera, a nie u Szewca obszyte skórą. Ty pieprzeńcu, Szewc stracił pracę przez ciebie. Upadł, człowiek stracił pracę. Czyli wymyślę sobie argument, nie sprawdzę, czy słuchajcie, jest to powiązane z czymkolwiek i tyle. No i gitara. A Lies of P to też jest gra AAA, czy nie? Bo kurwa w sumie nie wiem, no to jest nowe studio z Korei. Czy nie wiem, na przykład taka chociażby kurwa Timezia ostatnio ogrywana. To też? Last Epoch też? No wydaje mi się, że to są akurat te gry, które są trochę niżej, że to już są raczej te AA, które aspirują do bycia tak, AAA-ami, prawda? Kurwa no, co jak co, ale chyba jestem ostatnią osobą, której można zarzucić to, że leci tylko na AAA-ach, kurwa. Faktycznie. Ja mam krzesło od szewca. Ale nie mam Razera, nie mam żadnej marki krzesło. Ja nie wspieram marek, nie wspieram dwa. A to Giga AAA. Moria, Giga Eneba. AAA. Ja pierdolę. Co jeszcze widzę było grywane ostatnio? Indyka, Giga AAA. Backpack Battles, Giga AAA. Enderal Mod, Giga AAA. Manor Lords, Giga AAA. Darkest Dungeon, Giga AAA. No Rest for the Wicked, AAA. Dead Cells, AAA. Slay the Spire, nie, AAA. I to tak kurwa można sobie stary wymieniać, ale no nie, stworzymy sobie narrację, że jest widzowie inaczej. Do takich z Blade of the Shogun, które zrobiło Desperados 3 i które nawet, wiecie, to jest studio, które się nazywa Mimimi i które wynalazło sobie zajebistą niszę, ponieważ robiło gry w stylu oryginalnego Commandosa, które dla pewnej grupy odbiorców były naprawdę bardzo fajne, bardzo popularne i generalnie gry Mimimi są raczej dobrze oceniane. Zwinęło się w ubiegłym roku, dlatego że nie ma znaczenia, czy wygenerujesz sukces jako takie studio, to znaczy, czy twoja gra będzie pozytywnie odbierana. Ja pierdzielę, to sobie wygenerowało niszę, bardzo dobra gra, bardzo fajna nisza i się studio zwinęło. No to świetna gra musiała być, świetna nisza, 3 osoby się zainteresowały. To może wina jest w tym, że po prostu ta gra jest gównem i się 3 osoby na planecie Ziemi znajdą, co jedzą gówno, im smakuje pewnie. Wiesz o tym, to nie znaczy, że gra jest super, jak się 3 osobom podoba. Ja pierdzielę. Rozumiesz to? Poza tym, co to jest za pieprzenie? W momencie, w którym... Przepraszam za porównanie typu Mamon, ale no jedyne, które mi przyszło do głowy szybko. Ona się po prostu nie sprzedała w odpowiedniej liczbie. Kurwa, co ty nie powiesz? Niesamowite, to jest nie wpadłbym na to. Łukasz. Dosłownie to jest biznes. No way, stary, no way. Ja myślałem, że to jest logiczne. To poczekajcie widzowie, bo ja się lubię winka napić i piwka. Ja generalnie sam warzę piwo, tworzę własne warki piwa, no nie? I ja myślałem, że jak je stworzę to piwo i dam kilku znajomym, żeby się napić i je pozytywnie ocenią, to zrobię biznes na tym. A mówicie mi, że nie. Że tutaj faktycznie więcej czynników jest z tym związany niż kilkadziesiąt osób, które pozytywnie oceni dany produkt. No to lipa, to nikt tego wcześniej nie powiedział. Egzemplarzy, tak? Shadow Gambit, The Cursed Crew ma w tym momencie na Steamie overwhelmingly positive, ma 2800 pozytywnych recenzji i dalej nie pozwolił studiu przetrwać. Ponieważ dystrybutor, który wielu tego typu studiom, właśnie tym średniej wielkości studiom jest bardzo... Ale ty, no poczekaj, o co chodzi? Bo bez kitu, nie trzeba o co chodzi. To musimy pomóc przetrwać kurwa słabszym? Czy to jest taki lewicowy świato kurwa pogląd, że komuś innemu się udało, nam się nie udało, to musimy coś zrobić, żeby im się kurwa udało? No nie, no sorry, no. No nie tak działa świat, nie? Jeden tworzy, chłopie, produkt, który jest masowo sprzedawany i przetrwał, drugi kurwa tego nie tworzy, no. W sensie to nawet nie chodzi o to, po prostu nawet jak ma 3000 opinii i powiedzmy sprzedało się kilkadziesiąt tysięcy, tak? To nie znaczy, że zarządzają budżetem dobrze, może przepłacali za byle gówno, albo po prostu nie mieli kogoś od budżetu tam, no to różne może być odpowiedź, to nie znaczy, że gra jest gównem lub gra jest niesamowicie świetna, ale upadła, bo no właśnie, bo co? Jeżeli miała tyle opinii, to upadła, bo jakiś musiał być powód, no pewnie z budżetem coś się tak. Co dziś będzie grane? Nie wiem, dzisiaj reaktor. Jeden zrobi korporację, która będzie szyła koszulki, a drugi będzie sprzedawał koszulki, kurwa, na bazarze sprowadzane z Chin. No jeden będzie żył jak król, kurwa, drugi będzie ledwo ciło od 10 do 10. Jak ktoś nie potrafi, no kurwa, no nie możemy spłycać gier komputerowych do tego, że to są gry komputerowe, kurwa i tyle. No kurwa, tak, to jest biznes jak każdy inny. Każdy biznes posiada pewien sufit w momencie, gdy robisz to samemu. I to co musisz robić dalej, no to musisz umieć to kurwa odpowiednio skalować, no. Jak nie będziesz umiał odpowiednio skalować biznesu, no to wypadasz kurwa z obiegu, chłopie. No nie ma znaczenia, czy ty tworzysz gry. To zależy, bo możesz po prostu uznać, że wystarczy ci to. Ja na przykład mam tak, ja mógłbym kogoś ogarnąć od shotów i tak dalej, ale mi jest przyjemnie samemu czasem wstawić na hit. Ja mam takie coś, wiesz, ja jestem w takim miejscu dla siebie przyjemnym. Ja nie potrzebuję nic skalować, dla mnie już jest tak dobrze, może tak być najbliższe 10 lat. I taki twórca gierki na przykład mógł uznać, że spróbuję przeskalować, to jak Kiszak gada i mu nie wyszło i dlatego upadł. Różne mogą być odpowiedzi, a mógł uznać, że sprzedało się tyle, że jednak sprzedaje firmę z pieniędzy i pieprzył na Bahamy. No różnie może być, to trzeba by się w szczegóły wczytać. gry komputerowe, czy kurwa stary robisz paznokcie babeczką, no. Wyobraźcie sobie sytuację, wasza dziewczyna... No jesteś głupi? Nie, nie jestem głupi, jestem szczęśliwy po prostu. Ja nie muszę mieć miliona na koncie dzisiaj. Tylko za parę dni, tak. Robi paznokcie, kurwa, innym babeczkom. Umawia sobie przez Facebooka, przez Instagrama, kurwa, klientów, no nie? I ona ma określoną liczbę klientów, jaką jest w stanie obsłużyć w ciągu dnia. Jeżeli no tak. Na pewnym etapie chce zarabiać więcej, no to... No musisz... tak, ale trochę zły przykład dał Kiszak, bo w grach trochę inaczej działa skalowanie. Po prostu trzeba dotrzeć do odbiorcy. A tak jak on mówi, no trzeba kogoś zatrudnić od tego, żeby coraz więcej. Gierki o tyle mają łatwiej, więc... Kolejna rzecz na niekorzyść tych gier, że upadają, mimo że mają dużo łatwiej, no bo jednak powiesz sobie, robienie paznokci jest prostsze, no tak, ale masz bardzo ograniczoną ilość ludzi i żeby dotrzeć, to musisz już bardziej zarządzać tym niż robić paznokcie, wiesz o co mi chodzi, na tym polega awans, a w grach po prostu musisz dotrzeć do graczy i tyle, i tak naprawdę więcej nie ma. Marketing jest ważny. W sumie w dzisiejszych czasach, tak patrząc, to marketing nieraz jest ważny od gry. Bo nawet ten Syzyf Symulator, całkowicie stworzony pod mema, gierka, dotarł do streamerów. Streamerzy to wypromowali, tam za granicą to latało mocno i pewnie się zwróciło ileś razy. Więc marketing jest bardzo ważny, zwłaszcza w grach. Bo tam się liczy tylko dotarcie. Bo tam już masz produkt, który musi dotrzeć. A w takim biznesie fizycznym, no to tak, to jest trudniejsze do skalowania. Zacząć skalować biznes. Dnia sobie nie poszerzy, jak może zacząć skalować biznes. Może brać więcej pieniędzy za to, no ale wtedy może mieć potencjalnie mniej klientów. Więc jeżeli chce zacząć skalować biznes, no to musi zatrudnić sobie kogoś innego i robić pieniądze na kimś innym, kto będzie też robił te paznokcie. No kurwa, no przecież to są... No tak, no w takim ustroju żyjemy, no to nie jest kurwa nic nowoczesnego. Co potrzebne, stawia wymagania, których to studio na przykład nie jest w stanie odpatrzyć. Jeżeli nie sprzedasz, nie wiem, pół miliona sztuk, to gra jest... To nie wypłacimy ci bonusu, który jest konieczny do tego, żeby studio przetrwało. I nie... No ale kurwa, no to podpisujesz tę umowę, jesteś świadomy tego, co podpisujesz, kurwa. No tak. Możesz mieć ogromne jaja, jak na przykład koleś, co zrobił Manor Lords i chłopcy sam zrobił grę, sprzedał 2 miliony egzemplarzy i ma wypierdolone. No i o czym my kurwa gadamy? Nie ma znaczenia, że twoja gra jest... Studio Mimimi Games zamknęło się na własne życzenie pod koniec sierpnia 2023 roku. Gruchnęła jednak wiadomość o tym, że na przestrzeni kolejnych miesięcy działalność studia będzie stopniowo wygaszana. Można było wyczytać w oficjalnym oświadczeniu deweloperów. Powodem takiego stanu rzeczy były rosnące koszty produkcji związanych z tym niepokój o dalszą sytuację finansową firmy, a także doskwieranie twórcom przemęczenia oraz braku czasu na życie prywatne. Ej kurwa, ej bez kitu, stary, nie wiem o co chodzi. Czyli podpisujesz z kimś umowę i ta umowa od ciebie czegoś konkretnego wymaga i potem osoba, która tego wymaga od ciebie jest giga zła, bo faktycznie podpisałeś coś, miałeś postawione pewne wymagania. Sapkowski moment. Sapkowski moment. Klasik. To gra jest, to nie wypłacimy ci bonusu, który jest konieczny do tego, żeby studio przetrwało. I nie ma znaczenia, że twoja gra jest bardzo dobrze oceniana. Ważne jest to, że nie spełniłeś jakiegoś progu od właśnie... Mimimi Production sprzedało Shadow Tactics 2 miliony kopii. Coś tam w 300 000. Gry zarobiły na siebie dużo. Średni koszt gry. Wydawcy i być może zarobiłeś za mało, bo przecież zyskami ze sprzedaży gry dzielisz się tak czy inaczej z wydawcą, tak? Właściwie wydawca dzieli się z tobą. I tego typu historie... Powiem ci tak, bo on się tak doczepia, że jest korporacja, która daje budżet na grę i potem ileś zysku idzie do mniejszej firmy, do spółki tam córki i potem do głównej, tak? Powiem ci tak... To będzie szok dla tego typa, jak się dowie, jak działają wydawnictwa książek i ile idzie dla autora. Chłop naprawdę chyba magika zrobi. Gdzie? Jak się dowie, jak tam są rżnięci w dupę autorzy w porównaniu do gier. Studio zrobi coś dobrego, coś jakościowego, a i tak musi się zamknąć, będą się powtarzać z coraz większą częstotliwością, ponieważ tak jak powiedziałem chwilę wcześniej... Ale czy to jest nowa rzecz w dzisiejszym świecie, widzowie? Czy to jest problem dotyczący tylko gier komputerowych? Czy to dotyczy całego kurwa świata? Że możesz zrobić coś dobrego jakościowo, ale nie będziesz w stanie tego odpowiednio sprzedać i będziesz się musiał zamknąć. No przecież tak działa jakikolwiek inny biznes. Co jest w tym, kurwa, widzowie, nowego? Błagam, serio, wytłumaczcie mi to. Czy to się serio pojawia tylko w grach komputerowych? Nie wiem, może to są ludzie, którym matka gotuje całe życie i nagle wchodzą do realnego świata i się dowiadują, ej, kurwa, nie wystarczy coś robić, żeby zarobić. Próg potrzebny do osiągnięcia sukcesu faktycznie jest coraz wyższy i jest coraz gorzej, nie? Nie ma czegoś takiego, to jest relatywne. Chyba, bo on mówi o sytuacjach, gdzie naprawdę, bo są takie sytuacje, gdzie są bezduszne korporacje, co uznają, że jak wykupiły studio nie sprzeda ileś, no to je po prostu zamkną, bo nie jest rentowne, ale... To nie trzeba dla czegoś takiego gier robić, naprawdę, przecież w dupę. Na Steamie jest masa gier robionych przez jednego człowieka. rozumiesz branżę gier tylko przez te duże tytuły, no to nie rozumiesz branży gier. I pod tym względem faktycznie jest to duży problem, szczególnie, że mimo wszystko, jeżeli patrzymy na ten pik właśnie covidowy, to nagranie w takie gry, które być może wymagają więcej czasu i w które nie można zagrać w jednym krótkim posiedzeniu. Ale co oni pierdolą, kurwa, to są statystyki. My przebiliśmy dawno pik covidowy. Ja jebę. Czemu my nie gadamy o faktycznych statystykach? O co kurwa chodzi? Proszę bardzo, to są statystyki Steama. Ostatnie 12 lat. Tutaj jest gadanie o tym piku covidowym. 24 miliony użytkowników. Obecnie jesteśmy na etapie 36. No, to nie jest 8 milionów ludzi w grze. 12 milionów ludzi w grze. Obecny moment gier komputerowych ma 50% większą saturację, kurwa. 50%. No to my gadamy o konkretnych liczbach i o to, co się kurwa ludziom wydaje. I czuć, że coś osiągniesz. Czyli właśnie na przykład rzeczy typu Shadow Gambit, gdzie trzeba pokombinować trochę, poplanować i tak naprawdę akcji jest potencjalnie mniej niż samego planowania w grze. Ludzie nagle nie mają czasu, nie? I... Co? Po prostu może gameplay jest z gówna ulepiony i tylko tobie i twoim dwóm kozynom się ta gra podoba. Co ty na to? Tak, to jak najbardziej się zgadza. To jest argument tego, że ludzie nie mają czasu, kurwa, na granie. To jest argument wymyślony. To jest postawienie chłopie chochoła i rozmawianie wokół niego. No tymczasem cel donate'ów, lutowy fundusz na przetrwanie. Daj timeouta dla widza. Jakiś modzik. Nie wysyłaj takich rzeczy. Ja wam powiem, jak jest. Ja wam poopowiadam generalnie, jak działa biznes, jak zarabiać pieniądze, jak działają ogromne firmy, ale ja nie pracuję i mi musicie wysłać pieniądze, żebym był w stanie przetrwać. Z koniecznością powrotów do biur, to się jak najbardziej zbiegło z tym, że tak naprawdę ostatnio... Lutowy fundusz na przetrwanie. Ej, rzeczywiście, trochę XD to, co on gada z tym paskiem na dole. Wiadomo, że no nie ma co się czepiać, ale tak, to jest lekkie XD. Ostatnie ślady po tym, że COVID być może zrobił pewnego rodzaju krótkotrwały reset, są zacierane, jak najbardziej ma wpływ na to, jak wygląda sytuacja branży gier. Do tego oczywiście dochodzą takie rzeczy jak to, że zwolnienia w szczególnie konkretnych okresach roku są bardzo dużym sygnałem dla inwestorów w przypadku dużych studiów, że optymalizujemy i działamy, mimo tego, że o czym też mówiliśmy już wielokrotnie. A wytłumaczcie mi, ostatnim była taka akcja, no nie? Ostatnim była taka akcja, że Elon Musk wykupił Twittera, nie? I zwolnił 90% ludzi pracujących w Twitterze. Też ludzie strasznie płakali. Czy Twitter nadal funkcjonuje? Jak to jest możliwe, że zostało zwolnione 90% osób pracujących przy platformie, a Twitter nadal funkcjonuje i ma się kurwa dobrze? XPP tak zwane. Kurwa, jak to jest możliwe? Nie pamiętam masa nawet, co on gadał. Jakoś się jednak okazało, że 90% kosztów da się zoptymalizować. Bardzo często zwolnienia w takich dużych firmach przebiegają na takiej zasadzie. Zwolnimy 1800 osób na przykład, a potem... Ja mam pytanie, bo mi często jest zarzucane, że gadam o rzeczach, o których kurwa nic nie wiem, no nie? Czy ten człowiek pracował kiedyś na jakimś wyższym stanowisku w korporacji, na przykład wie, jak to wygląda? I ma ktoś jakiś szerszy spektrum tutaj? No bo ja nie chcę tworzyć argumentu, że tak nie jest. No jak na razie widzimy o tym, że to jest osoba, która zbiera pieniądze na przetrwanie na Twitchu. W ciągu roku zatrudnimy Mario. Nie? Czasem faktycznie teraz to jest niestety dodatkowym problemem w wielu miejscach, że są hiring freezy, czyli nawet zanim zaczęły się zwolnienia, firma dostała zakaz zatrudniania. I nieważne, ile przy twoim projekcie potrzebujesz ludzi, jest zakaz zatrudniania. Poza tymi właśnie dużymi, głośnymi zwolnieniami firmy stosują jeszcze takie sztuczki, jak to, że wydały nakaz powrotu do biura, który dla wielu pracowników zatrudnionych w czasie, w którym tak naprawdę obiecywano, że już na zawsze będziesz mógł czy mogła pracować zdalnie, był po prostu niemożliwy, nie? Ponieważ... Jezu, ej kurwa, widzowie okropne. Pracodawca wymaga od ciebie, żeś przyszedł do biura. Czajcie? Ktoś płaci ci pieniądze i ma wobec ciebie wymagania. Jezu, to jest niesamowite. To jest dla mnie za dużo. To ja myślałem, że jestem męczennikiem, ale ci ludzie to mają ciężko. Kurwa, spodziewał. Co ty gadasz? Ogólnie mi się wydaje, że to jest prosty rozrachunek, prawda? Jeżeli idziesz do kogoś do pracy i ktoś ma wymagania od ciebie, to jeżeli ci się nie podobają te wymagania, za które ktoś chce ci zapłacić pieniądze, to idziesz do innej pracy. Albo godzisz się na te warunki. To pracodawca dyktuje warunki w większości sytuacji. No i albo się kurwa z nimi godzisz, albo się z nimi nie godzisz. No niestety kurwa. No może wam się to nie podobać, no ale jednak dyktuje to osoba, która płaci pieniądze. Ponieważ ten nakaz powrotu do biura wiązał się z tym, że będzie trzeba się przeprowadzić na przykład w USA do kraju, nie? Nie zarabiasz tyle, żeby to zrobić. Co on gada? Albo się kurwa z nimi godzisz, albo się z nimi nie godzisz, no niestety kurwa. No może wam się to nie podobać, no ale jednak dyktuje to osoba, która płaci pieniądze. Ponieważ ten nakaz powrotu do biura wiązał się z tym, że będzie trzeba się przeprowadzić na przykład w przypadku USA pół kraju, nie? Nie zarabiasz tyle, żeby to zrobić. Kurwa, to zmień pracę. Jak się nagle zmienią warunki pracy gdzieś, to ją kurwa zmień. Nie no, ale dobra, to teraz kurwa rozważmy to z drugiej strony. Widzowie, no. Pracujecie sobie w waszej własnej pracy i nagle wam pracodawca mówi, słuchaj, to inny temat, co nam się popieprzyć. Chciałbym, żebyś dalej u mnie pracował, ale będę ci płacił połowę tego, co płacę ci teraz. Co robicie? No serio, co robicie? Wypierdalasz z pracy, szukasz sobie nowej, nie? Idę na kika. No, streściłeś, okej. Okay. Idę na kika wtedy. I mówię można na Twitter, pewne słowo. No. Ponieważ, szczególnie w miejscach, gdzie wiele studiów jest, takich jak chociażby Kalifornia, te koszty życia są dużo większe niż w momencie, w którym jesteś pracującym zdalnie deweloperem z Idaho. Kurwa. Co? A to trzeba w Kalifornii siedzieć i gry robić? Ja zaraz mnie popijeprzy. Ja w ogóle nawet nie wiem, co on mówi. Branża gier wykorzystuje ludzi tylko po to, żeby im płacić mniej, wykorzystując ich pasję. Nowe nie znałem, no obudzili się ludzie nagle. Siema, Zakolak, dzięki za właśnie 6 lat. Witam. No oczywiście, że tak kurwa robią. Uwierzcie mi, że to nie jest jedyna branża, w której się to wykorzystuje. Ile jest plotek o branży muzycznej i aktorskiej, gdzie jesteś aktorką, to żeby się dostać do jakiegoś filmu, to musisz obciągnąć szefowi. No kurwa, no sorry, no, żyjemy w takim świecie. Kurwa, my nie jesteśmy w stanie tego zmienić. To faktycznie kurwa ma miejsce. Dlatego trzeba znać swoją wartość i wiedzieć, do czego kurwa aspirować, do czego nie. Bo na przykład. I tak, to jest bardzo konsekwentnie rozmontowywane. I ja się zgadzam z twierdzeniem, że powstało bardzo dużo dobrych gier w ubiegłym roku, że tych gier, które zasługiwały na uwagę, było od groma. No ale wiecie, skoro nawet w segmencie indyków gry niezależne, te największe, najbardziej odnoszące sukcesy w ubiegłym roku, musiały konkurować z grami, które indyka udają, takimi jak Dave the Diver. Udają. No to gdzie oni? W dupę. Ktoś wypuścił grę, która ma zaorać konkurencję, rozumiesz? Bo ty możesz tylko w jedną grę miesięcznie zagrać i reszta upadnie przez ciebie studiów. Oni mają to swoje bezpieczne oparcie. Gdzie oni mają tą przestrzeń, w którym... To w sumie Liga Legend, tak naprawdę jakby o tym pomyśleć, gierka, która od 10 lat trzyma ludzi za mordę i nie daje odejść, bo jest uzależniająca, to przez nią upadło z milion studiów różnych. Z miliard gier mogłyby być dobrych, ale nie ma. 14 lat już. 14 lat blokuje branżę gier Liga Legend. Ale ja pierdolę, kurwa, co to jest za podejście do życia, stare lewackie? Czemu my mamy dawać komuś bezpieczną przestrzeń? Rynek się sam nawzajem weryfikuje. Weryfikuje się to, co jest kurwa dla ludzi tańsze, przystępniejsze. My odeszliśmy od ligi, na razie. Bezpiecznej strefy. Kurwa, no niestety, choćbyśmy chcieli, choć to wygląda świetnie, to nie jest możliwe. Kurwa, to się nazywa komunizm i raczej tak nie chcemy powrotu do tego. Są konkretne kategorie, jeżeli kogoś interesuje kategoria indie, sobie wchodzi na Steama, no i kurwa sobie gra w gry indie. Te gry są odpowiednio oznaczone, te gry są odpowiednio skategoryzowane, no ale no, nikt nie będzie kurwa wykładał bonusowych pieniędzy tylko po to, żeby utrzymać grindy dla zasady. No kurwa, żyjemy w socjalistycznym świecie. Przetrwa najsilniejszy, nie jesteś w stanie przetrwać, nie jesteś w stanie wypuścić produktu, który się obroni, no to kurwa, no to się nie obronisz i tyle. Zamykasz biznes, próbujesz robić nowy. Której faktycznie mogą czuć się spokojnie. Historię sukcesu... Twój wujek robił gry na Amigę i przez rozwój PC-ta stracił pracę. Pokroju Slay the Spire, pokroju Faster Than Light czy Stardew Valley, one będą się zdarzały w rynku, który jest tak przesycony coraz częściej. Szczególnie, że też warto pamiętać, jeżeli chcemy wiedzieć o... Czy on właśnie sam siebie skontrargumentował? Trochę XPP. Ja jestem odklejony momentami. Ja mam straszne DHD, jeśli chodzi o słuchanie. Czy on właśnie sam siebie skontrargumentował? O tym, jak wygląda w ogóle rynek, że sytuacja wygląda w ten sposób, że najpierw Steam był super miejscem dla właśnie niezależnych deweloperów, ponieważ no w pewnym momencie wręcz zaczął przyjmować wszystkich, co znaczy, że deweloperzy nie musieli nakurwiać, wiecie, PR-owo-medialnych salt, żeby się w ogóle dostać, ale bardzo szybko to bycie otwartym na wszystkich doprowadziło do sytuacji, gdzie shovelware'u, czyli bardzo gównianego kontentu, który istnieje tylko po to, żeby albo się podszyć pod kogoś innego i próbować się sprzedać jako coś, co ma na przykład podobną nazwę do jakiejś popularnej rzeczy, albo... Na Androidzie tak jest. Kurwa, to już nie wiem. Rzeczy robionych minimalnym wysiłkiem, sklejonych po prostu z gotowych asetów. Ale jak coś jest minimalnym wysiłkiem, to nie znaczy, że coś jest gównem, a jak coś jest wpieprzone milion godzin pracy, nie znaczy, że jest super. Rozumiesz? Można być syzyfem i do niczego w życiu nie dojść. I wypieprzyć się, wypocić, a i tak nic nie osiągnąć. Praca żadnego dosłownie znaczenia nie ma na to, czy coś osiągnie sukces, czy nie. To nie jest tyranie ze starym na budowie. Tu zrobiła się masa i rynek Steama stał się dużo mniej przystępny. To poczekaj, kiedyś mieliśmy Steam Greenlighta, i było źle, teraz grę na Steama może wrzucić... Pan leniwy, oglądam to, bo chcę. Chcesz dostać gonga na łeb, czy nie? Pytam się ja ciebie teraz. Dosłownie każdy i kurwa też jest źle, bo tak, ludzie wrzucają dużo gówna, no to może trzeba powołać jakąś komisję, która to będzie weryfikowała. Ale co, i ta gierka jest na co dowodem? Ogólnie, na co? I co, nie możemy tak zrobić. Nie możemy zrobić gry, gdzie grasz prostytutką, bo komuś się to nie podoba. No, okej. Czyli poczekaj, z jednej strony chcemy... To jest przeciwieństwo do lewackich poglądów, które właśnie są... były tutaj przedstawiane. Potem nadzieją na to... Ja pierdolę. To, sorry, to jest kurwa... Kiszak, bo są lewicowi gospodarczo, tak jak ten chłop, co pije przy jakimś utrzymywaniu ludzi, którzy... nie powinni być utrzymywani i społecznie, nie? On jest chyba komunistą po prostu, ale komuniści nie lubili, tak jak Budda, pewnej grupy społecznej, nie powiem jakiej, Budda niech za mnie powie. To, że rzeczy się poprawią. Było Nintendo Switch, które oferowało podobne warunki dla sprawdzonych gier i przez pewien czas limitowało to, ile gier faktycznie może wchodzić na Switcha. W związku z czym dużo indie deweloperów na przykład mogło zaistnieć, odnieść sukces na Switchu, nawet jeżeli niekoniecznie mogą go bezpiecznie odnieść na Steamie. Natomiast Switch też został... Czyli poczekaj, czyli ogólnie... No gierki można robić o wszystkim i tyle, tak jak filmy. Filmy można robić o wszystkim, jedne się przyjmą, zarobią na siebie, będą dalej, jedne będą gównem, a też się przyjmą i zarobią, a jedne stracą, mimo że są dobre, a jedne stracą, mimo że są gówniane, no to wtedy po prostu stracą. Otwarcie tutaj jest złe. Chcemy, żeby wspierać kilka projektów, które są wybrane przez jakąś konkretną komisję i żeby w nie były pakowane pieniądze, tak? Żeby czyli dla nich była cenzorów trzeba powołać. Pozostałe produkty cenzurujemy i do tego całkowicie ścinamy równo wszystkie głowy i tych największych też ścinamy. Kurwa, mieliśmy to w Polsce w latach 80. Bez kitu, kurwa. Bardzo ciekawe, bo my akurat przez to przeszliśmy. Ogólnie ta idea... Dłużej to było, co do filmów to było dłużej. Z filmami tak było. I to Cezary Pazura na swoim kanale, pamiętam, kiedyś opowiadał, on w tamtych latach grał w filmach. Komuna uznawała, jaki film będzie budżet, a na jaki nie. Stawki też uważała, jakie będą dla aktorów, jakie dla statystów i tak dalej. No po prostu jakiś chłop siedział, losowy, co się nawet na tym nie znał, na to dawał budżet, na to nie i tyle. Zależy pewnie, kto go znał lepiej z reżyserów. Z czymś kojarzy, ale nie potrafię przypisać do czego. Tak zwane kolesiostwo. W terminie zalany właśnie gównem, w związku z czym ten rynek znowu jest niebezpieczny. Tak lubię, ale to najbardziej podobne filmy, bo w tamtych latach no ta rozrywka, no to do dzisiaj do gier porównać, to filmy można, a to było takie namacalne dowody są na to, jak to działało kiedyś za PRL-u, więc można sobie łatwo przewidzieć, jakby to działało, jakby znowu to było i jakby to działało na gry. To też lubię, to rynek gier mobilnych jest dramatycznie gorszy dla deweloperów niż rynek gier pecetowych czy konsolowych. No, dalej nie znaczy, że te pecetowe czy konsolowe gry mają się jakoś super dobrze. A jeżeli spojrzymy z kolei na największe studia i patrzymy na to, jak wyglądają projekty, które powstają, no to tak, Microsoft przejmując Activision skasował jakieś większe projekty, które nie były najbardziej obiecujące i dużo ludzi poleciało w ogóle trochę, nawet się tego nie spodziewając. Mimo tego, że pracowali nad grami czasami dłuższy czas, nie ma bezpiecznych przestrzeni, nie? To nie jest tak, że zwolnienia właśnie w... Poczekaj, tworzysz grę, którą wiesz, że zostało wpakowane multum siana, jesteś świadomy tego, że ta gra się nie sprzedała dobrze, bo każdy jest w stanie sprawdzić, nie wiem, statystyki takiej gry jak Hi-Fi Rush. Wiesz, że kurwa produkt po prostu nie ma dopływu pieniędzy i ty nagle jesteś zdziwiony, że studio jest wypierdalane. Jesteś drugim studiem, które stworzyło dwie gry przez ostatnie 10 lat. Jedna była pochwalona, ale w ogóle dobrze się nie sprzedała. I ale to jest normalne, że firmy ucinają te jakby części swojej korporacji, które nie dają pieniędzy. Dobry przykład było PlayStation Move kiedyś, jak było PS3. Strasznie było to forsowane, tak bardzo, że aż i tak się nie przyjęło i po prostu to ucięli. I nic o tym nie ma. Był Xbox Kinect, który się lepiej przyjął, ale też już go nie było w nowych Xboxach, bo no taka zabawka, ale ostatecznie każdy wraca do tego, co zawsze, czyli albo pad, albo myszka i klawiatura w dupę i nie da się koła na nowo wymyślić, mimo że już milion razy było próbowane. Także, ale jest nadal to próbowane, jest forsowane, ale jak już przez dłuższy czas nie przynosi pieniędzy, no to trzeba uciąć, no bo te firmy mają robić pieniądze. Rozumiesz to? Tak jak Disney teraz wpieprza jakieś ścierwo do tych filmów, coraz większy minus. Jest w teorii szansa, że to w końcu też będzie ucięte i co wtedy powiedzą tacy ludzie? Zobaczymy. Grę, która była totalnym gównem, czytaj Redfall, i ty nagle jesteś zdziwiony, że nikt nie chce w ciebie pakować więcej siana i twoje studio się kurwa zamyka. Jak ja bym na przykład pracował teraz w firmie, która była odpowiedzialna za Senue, zgadzałbym się, w sensie byłbym świadomy tego, że no, mogą nas wypierdolić. Activision były związane z tym, że się Redfall nie udał. Nie? Ogólnie to... no, najprościej sprowadzić te wszystkie przykłady i to wszystkie pieprzenie o niczym do tego, że jest kapitalizm i kapitał decyduje, co będzie się rozwijać, a nie jakiś pan za biurkiem, który jest kuzynem kogoś tam i na to da pieniądze, a na to nie da, bo w dupę tak se uznał, rozumiesz to? Jak ludzie tego chcą, to będą w to pompowane pieniądze, rozumiesz mnie? I tyle w temacie. W filmach mamy kategorię filmów przecież i są wypuszczane nawet bardzo słabe filmy i się sprzedają, bo są tak złe, że aż dobre. Tak, no. Masz rację, to co piszesz, są takie. To zupełnie nie jest to. Kapitalizm przemienia się w korporacjonizm? No tak, tak. No ale to też dlatego, że to najbardziej... No najbardziej wtedy optymalnie ten kapitał wykorzystuje. Ja tak nie... Trochę jest to przerażająca wizja świata. Zobaczymy, jak będzie dalej, no. Zobaczymy. Być może Microsoft ma jakieś tam myśli z tyłu głowy. Aha, czyli to nie jest, że się Redfall nie udał, okej. Okay. Czyli były pakowane siano w jedno studio przez kilka lat, wypuścili grę, która była tragiczna, ale to nie o to chodzi, okej. Okay. Że musi ukrócić tego typu projekty, które były skazane na porażkę od początku. Tak skazane na porażkę ewidentnie był Suicide Squad, który teraz wyszedł. To dalej, Microsoft zwalniając ludzi z Activision ma dużo więcej wspólnego z tym, że ładny obrazek namalować swoim inwestorom, niż z tym, że faktycznie to jest jakaś optymalizacja. I nie da się... W sensie, co? To jest firma, która jest na giełdzie, tak? W sensie, ja nie rozumiem tego. Ona ma przynosić zyski, bo cena akcji będzie spadać. W sensie, ja nie rozumiem, co on mówi. Dupa, bo mnie popieprzy. Już zrobić obiektywnie czegoś takiego jak gra roku. Więc basically nie warto... Znaczy, dobra, bo ona jeszcze mówiła o tych nieszczęsnych konkursach. Problem z największym konkursem giereczkowym jest taki, że jest nieodróżnialny od Oscarów, to znaczy kto zapłaci, ten wygrywa, nie? To jest duża rzecz w kontekście The Game Awards, że to ma niewiele wspólnego z jakąkolwiek wartością. Natomiast jeżeli chodzi o stronę graczy, większość graczy nie wie nie tylko kto wygrał BAFTę w ostatnim czasie, ale też co to jest BAFTA, nie? Na przykład jeżeli chodzi o dostrzeganie bardziej niszowych tytułów, to BAFTA czasami potrafi być dużo lepsza. Nagrody... Oglądaliśmy, widzowie, ostatnią BAFTę i na BAFTie nie były saturowane gry, które były lepsze, tylko były saturowane gry, które wpasowywały się w konkretną narrację. Przecież na BAFTie były przedstawione gry, które w Steamie miały pik po 20 osób, których nikt nie kojarzył, ale idealnie sprawdzały się w narracji inkluzywności przedstawianej w grze. No sorry, no ale kurwa z BAFTy to jest totalna beka, nie? Jak można powiedzieć, że kurwa, no ja zgadzam się z tym, że te rozdania tych gamingowych tytułów to jest totalna beka, oczywiście, no ale kurwa, jak można powiedzieć, że te jedne rozdania... Donaty dalej nie działają? No nie działają. Ale przeczytam. Jest ktoś, kto nie ma dramy z Kiszakiem, bo coś mi się nie wydaje. No ja nie mam dramy z Kiszakiem. My się lubimy. Kiedyś filmik nagraliśmy. Ale po tym filmie będziemy mieli dramę, bo ja nie lubię komuchów. A Kiszak... Nie, czekaj. Nie wiem, poczekaj. No znowu nie mamy dramy. Znowu Lipton. Są złe, a te drugie są dobre. No jaki tutaj jest argument? Czyli w jednym ten, kto zapłaci, to wygra więcej, a w drugim jest przepychana jakaś konkretna narracja polityczna. No i co, i dlatego to drugie jest lepsze? No pasowałoby tutaj wytłumaczyć, dlaczego BAFTA jest lepsza. Nie jest. Z tego, co Kiszak mówi, to jest dosłownie takie same. I tyle. To się niczym nie różni, bo on tam o Oscarach mówił, tak? O Oscarach w sensie o grach, o filmach. No to w filmach jest dosłownie w ten sposób dawane nagrody za mniejszości i tak dalej. No tam muszą być wymagania typu iluś czarnoskórych, ileś kobiet. Także te BAFTA to jest dosłownie jak Oscary, tylko w świecie gamingu, tak? Takiej maści dla gier bardzo często są tylko potwierdzeniem, że tak, ta gra odniosła sukces, a nie ta gra była wartościowa w jakikolwiek artystyczny sposób. Po co nam to, nie? Nieważne jak dobrą grę zrobiłeś, ona się przestała zwracać. Nieważne jak dobrą grę zrobiłeś, gra się przestaje zwracać. Widzowie, do gier komputerowych dokłada się teraz pieniądze. Nieważne, kurwa. Elden Ring jak ktoś się nie zwrócił, widzowie. I nie i tyle. Kurwa, stary, Dead Cells się też, słuchaj, nie zwrócił. Slay the Spire się nie zwróciło. Darkest Dungeon z Kickstartera też się, kurwa, nie zwróciło, stary. Nie zwracają się takie gry. No sorry. To, że się nie zwraca wszystko, to nie znaczy, że że nie ma gier, które się zwracają. Dobre gry się zwracają, no niestety. Znaczy serio, no tak, się zwracają w kilkukrotnym, kurwa, nakładzie budżetu. I to tak totalnym nakładzie. Wystarczy wejść w jakiekolwiek wyniki, jakiejkolwiek firmy, która wypuszcza gry i zobaczyć, jakie szroty się zwracają. Widzowie, no, takie szroty jak na przykład z ten... Jak Lords of the Fallen. Jak taki szrot się potrafi zwrócić, to znaczy, że jest źle. Mhm. Jakie szroty się zwracają? Also, chciałbym wiedzieć, gdzie są publiczne informacje odnośnie tego, jakie zyski przynoszą gry, ponieważ studia... Są spółki na giełdzie, to nie jest trudne do znalezienia. Zresztą o Microsoftie gadał cały czas. Samo Slay the Spire wrzuciło na Twittera, ile sprzedaliśmy egzemplarzy. No jak są dobre wyniki, to się zawsze chwalą. To też prawda. Więc tutaj nie jest to trudne. Bardzo często, jeżeli poprowadzisz taką spółkę akcyjną, to jesteś zobligowany udzielać takich informacji. No tak. No, cały czas chłop gadał o Microsoftie i się pyta, gdzie są informacje o tym, ile zarobili. No w dupę. Microsoft jest na giełdzie, no way. Da się kupić akcje, ty możesz być właścicielem. Tylko kup dużo, nie wiem czy cię stać, to byłoby bardzo drogie, ale możesz być. Nie musisz przy okazji Billa Gatesa kolankiem atakować. Możesz go wykupić. I SG. Zazwyczaj nie lubią się chwalić tym, ile gry zarobiły. Lubią mówić, jak gra się sprzedała w dużej liczbie egzemplarzy, ale o kasie niespecjalnie. Zazwyczaj znamy łączny wolumen sprzedaży, bardzo rzadko znamy łączny dochód ze sprzedaży. Ale spoko, sprawdziłem. Skoro mówimy o szrotach, to Redfall jest świetnym przykładem. Redfall wygenerował sprzedaż na poziomie $4 milionów, z czego większość w pierwszym tygodniu. A ile kosztował? Szacuje się, że największe tytuły kosztują w tym momencie w produkcji do $1 miliarda. Duże tytuły... Co w dupę? Dolarów. Skoro mówimy o szrotach, to Redfall jest świetnym przykładem. Redfall wygenerował sprzedaż na poziomie $4 milionów, z czego większość w pierwszym tygodniu. A ile kosztował? Szacuje się, że największe tytuły kosztują w tym momencie w produkcji do $1 miliarda. Duże tytuły... Miliard dolarów, dobra. Jeżeli to jest w ogóle prawdziwa informacja, to... Ale ja w to nie wierzę i tak, ale jeżeli to byłoby prawdziwe, to strzelam, że GTA 6 i nic poza tym. Ale i tak to jest absurdalna liczba i nie wiem skąd on to wziął. Ja nawet nie wierzę, że GTA 6 tyle kosztuje. On to tak z dupy wyciągnął, że to jest luj. $1 miliard. Chłopie, absurdalną kwotę wypieprzyli za te pierścienie z gówna na Amazonie, a to nawet nie był miliard. A chłop pieprzał miliardzie za grę. Ja no nie mogę. Co kurwa? Czyli poczekaj, podaję przykład małego studia Redfalla, po czym podaję przykład tego, że największe tytuły kosztują w okolicy $1 miliarda, tylko dlatego, że jak piszesz w Google'a, ile najprawdopodobniej będzie kosztowała produkcja GTA 6, to się mówi o $1 miliardzie. Może ktoś sprawdzić, no kurwa, ile kosztował Elden Ring, bo z tego co kojarzę to chyba 200 milionów albo 70 milionów, czyli tak, podajemy przykład... Niedużo, no w porównaniu do miliarda to niedużo Elden Ring kosztował. W porównaniu do miliarda, no bo wiadomo, no ileś tam milionów. Studia, ile zrobiło, ile sprzedało kopii, ile ma concurrent playerów, po czym mówimy o tym, że największe tytuły kosztują $1 miliard. 200 milionów, no to widzicie, miałem aktualne informacje. Około 200 milionów kosztował kurwa Elden Ring, pierdolony Elden Ring, gra AAA, na którą każdy kurwa czekał z stajni From Software, kosztowała 200 milionów. Skąd jest ten miliard? Cyberpunk z marketingiem i DLC-kiem kosztował 450 milionów. Ten miliard to jest z dupy wyciągnięty. Nie, ciężko powiedzieć, czy GTA 6 by miało taki budżet. Mogliby sobie na to pozwolić oczywiście, tylko tam są ludzie, którzy znają się na cyferkach, a nie są idiotami, którzy miliard rzucają z dupy wyciągnięty. I tak oczywiście nie atakuję teraz nikogo, mówiąc to. Cyberpunk. Widzę, tyle kosztował. Skąd jest ten miliard? Nie mam pojęcia, kurwa. No ale no tak wygląda, słuchajcie, weryfikowanie informacji. Jezu, ten materiał jest pełen ten materiał jest pełen kontentu. Idę sobie nalać wody i go chyba całego oglądamy. No GTA 5 się zwróciło, pamiętam, w pierwszą dobę. Kilka razy już. GTA 6 pewnie też się zwróci w pierwszą dobę. GTA 5 to się chyba w pierwsze godziny zwróciło w ogóle już. Sprawdźcie D4 może. No i informacje ciekawe, no. Ale... Wiem, że GTA 5 zarobiło miliard w pierwszą dobę, a chłop gada o jakichś budżetach miliardowych. Nie wiem, to już nie pierwszy raz tutaj mamy do czynienia z tym, że są wymyślane rzeczy. Dobra, słucham dalej. Potrafią kosztować kilkaset milionów i to... Pierwszego dnia miliard, bo było to, no to tak głośno o tym bardzo. Redfalla z grami, które kosztują po kilkaset milionów. No raczej kurwa Redfall nie stał na tym samym poziomie co Cyberpunk, nie? Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że nie stał. I nie aspirował do tego. Tak, Call of Duty kosztował tak, 300. Starfield kosztował 200 milionów. 100 milionów, do tego jeszcze dochodzi marketing, nie? Także nie, gry się nie zwracają wielokrotnie i nie, szczególnie... Nie zwracają, ja pierdzielę, nie zwracają się. Ile jest Battlefieldów? Powiedz mi. To te chłopy to co, pod górkę robią już długi, ubociano nawet zaciągnęli, żeby 70. część wydać? Bo mnie zaraz popieprzy. Co to w dupę jest za myślenie jakieś odwrócone? Co to jest? Przeciwstawna logika? Co to jest? Nie szroty. Większość gier się zwraca teraz w przeciągu w ogóle jeszcze przed premierą. To, co on rozumie jako gry, to są tylko gry AAA, tylko te, które są godne, żeby na jego streamie być. Nic więcej, nie? Kiszak AAA gra. Ja pamiętam, grał w tego Inkwizytora za srane gówno. To jest AAA gra? To chyba polskie w ogóle. To jest całe rozumienie branży gier. Ja pierdolę, jaki populizm, kurwa. Ej, serio, ja już widzowie jestem na takim etapie sławy, tego chyba inaczej się nie da określić, że już jestem atakowany takimi populistycznymi No to prawda, ty. Już Kiszaka nie da się zaatakować inaczej niż, wiesz, on się nie zna na grach, bo on gra tylko w gierki typu 200, nie, typu miliard budżet, o, miliard budżetu, czyli nie gra w ogóle w gry. Z tymi treściami? Jakby był kurwa tak, jedną wielką maszyną, słuchajcie, funkcjonującą, która współdziała z systemem. Defo, kurwa, no i podobał ci się? No, to widzowie dobre, to akurat dobre. Wiecie, co mnie najbardziej bawi w kontekście tego? Ten AAA gaming, te gry, które dostają najwięcej uwagi, one stanowią, o ile dobrze pamiętam, chyba 15% rynku, jeżeli chodzi o przychody. Praktycznie zdecydowana większość branży gier w tej chwili jest poza grami AAA. Największe przychody oczywiście są z mobilek. No, chciałem to powiedzieć, ale tyle wie tym razem. No właśnie, to kurwa to chciałem uwzględnić. Że to jest 15%, jeżeli uwzględnimy gry mobilne. No właśnie. Bo gry mobilne generują przychody w kosmiczny sposób, ale... Jak ja połączenie jaźni z Kiszakiem, ja to oglądałem przed streamem chyba. Nawet jeżeli odłączymy tego, to dużo gier, które są po prostu usługami, generuje znacznie większe. Dużo, nie wiemy ile. Tak po prostu, rzucimy sobie dużo widzowe. Wierzyć. Chyba musiał zainwestować jakieś gówno i go boli. Tak, Black Blond zainwestował w to filmę, co Lorcy zrobiła, co potem Kiszaka atakowali, że obraża, żeby cena akcji spadła. W to? Kurwa, konstruktywnie tutaj gadamy. Kasę. I Baldur's Gate może być wielkim sukcesem, ale jest, podejrzewam, kilkanaście gier, które go przebiło spokojnie w przychodach w 2023. Ale ty rozumiesz, co to jest skala? Kolego? Wiesz, może być sukcesem to, że ktoś sobie otworzył warzywniak, o którym całe życie marzył, ale i tak nie ma konkurencji w dupę z Oszą, która jest siecią na... pół Europy. No w dupę, co to jest za pieprzenie? Co to jest za pieprzenie? To jest całkowicie relatywne. Ty biznesmenie z gówna ulepiony. Rozumiesz to, że biznes to jest relatywna rzecz i sukcesem może być dosłownie wszystko, a nie musisz osiągnąć sukcesu na skalę światową? Ja pierdzielę, no nie wyrobię. Właśnie dlatego, że inaczej się monetyzuje, nie? Więc to jest w ogóle... kompletny brak rozumienia tematu, o którym ty się wypowiada. Ja bym chciał zobaczyć... Ale kurwa, poczekaj, co? Czy ja powiedziałem, że nie ma gier, które zarobiły więcej niż Baldur's Gate? Czy o co chodzi? Czy to jest znowu stworzony argument, że krzyczę, tak widzowie, o 22. który nie został powiedziany? Przykłady gier, które faktycznie się nie zwróciły, naprawdę. Redfall. Z tego, co rozumiem, to dużo... No i teraz okej. Redfall się nie zwrócił. Dlaczego Redfall się nie zwrócił? Nawet nie wiem, co to za gra, widzowie. Ciężko powiedzieć. Ej, kurwa, giga... Chyba, że znam. Muszę zobaczyć. Co to jest? Ty jesteś od Bethesdy? To pewnie dlatego. Że ty mi zarzuca jakiś taki populizm, granie w jakieś same totalne AAA, a podaje najbardziej sztampowy przykład, kurwa, gry, o której najwięcej się mówi, jaką jest Redfall. Jak on już tutaj tyle gada o tych indykach, to serio, miałem wrażenie, że powie coś, wiecie, fajnego, jakiś, kurwa, indyku, który jest warto grania, który ma dobre... No nie znam żadnych, on gada po prostu, żeby gadać. ...dobre mechaniki, ale który się faktycznie nie zwrócił. Po czym ty podaje przykład gry, która jest totalnym krapem, jest totalną szmatą. Gra tak słaba, że deweloper wykupuje product placement u streamerów, tylko po to, żeby im zapłacić i potem go finalnie odwołać, bo nie chcą pokazywać tej gry w obecnym stanie, ponieważ jest to większą antyreklamą niż kurwa nie zagranie w grę. Duża część gier Creative Assembly się w tej chwili średnio zwraca. Są dużymi flopami. Tak z głowy. Płaci, żeby nie grali w grę. To jest marketing na nowym poziomie. Next level marketing. Chłop płaci, żeby w grę nie grali, bo jeszcze nie jest dorobiona. To jest niesamowite. To już wystarczy? Zresztą, jak spojrzymy na gry Paradoxu, Imperator Rome się nazywa ta gra, tak? Imperator Rome się nie zwrócił. Nawet jeżeli zwrócił się na poziomie wyszliśmy na zero, to jakby żadna szczególnie duża firma nie operuje na poziomie... To poczekaj, to zwrócić? Czekaj, co on mówi? Kurwa, reklamą niż kurwa nie zagranie w grę. Duża część gier Creative Assembly się w tej chwili średnio zwraca. Są dużymi flopami. Tak z głowy. To już wystarczy? Zresztą, jak spojrzymy na gry Paradoxu, Imperator Rome się nazywa ta gra, tak? Imperator Rome się nie zwrócił. Nawet jeżeli zwrócił się na poziomie wyszliśmy na zero, to jakby żadna szczególnie duża firma nie operuje na poziomie... To poczekaj, to zwrócił się, czy się nie zwrócił? Czyli nie zwrócił się, ale się jednak zwrócił. Wyszliśmy na zero, to dość, nie? W dzisiejszych czasach trzeba totalnie dać dupy, żeby twoja gra się nie zwróciła. The day before? Nie gadajmy o rzeczach, które są totalnym skamem, nie? Avatar się Ubisoftowi nie zwrócił. Lords of the Fallen, stary, się zwróciło kilkukrotnie, chyba już w pierwszy dzień, nie? Nie no, stary, nie no, poczekaj. Mam również na myśli zarabianie na siebie powyżej oczekiwań. Paradoks jest na giełdzie, normalnie da się zobaczyć wszystkie zyski. Nie wiem, czemu ten chłop po prostu tego nie zrobi, tylko pieprzy jakieś z dupy informacje. Ponieważ w kapitalizmie pieniądz musi pracować i shareholderzy muszą mieć też swoje zyski. Więc w tym momencie... Niemożliwe. Ktoś, kto wykłada pieniądze na swoją produkcję, musi mieć z tego zysk. Kurwa. Cóż za okrutny świat. Kurwa. Nie, ci ludzie, może to są faktycznie będzie kurwa awantura. Ludzie, którzy właśnie dorastają, poszli do pierwszej pracy. Tylko dodam, że to typiarka z TikToka, która została wyrzucona z roboty, to osoba, która ma sprawę w prokuraturze, ponieważ na jakimś śmiesznym forum obrażała, udostępniała prywatne informacje innym użytkowniku z TikToka. O, ciekawe. Nie no, ja się biedni ci ludzie pracujący w game devie. Firmy muszą zarabiać pieniądze i wypierdalają ludzie, jak są nieopłacalni. Dobrze, że 20 lat temu tak nie było. Ej, nie wiem, czy ludzie pracujący w game devie to mają pierwszą pracę w życiu i gadają takie bzdury, jakby to było coś nowego? Mamy problem w ogóle z inwestorami w branży. Dobra, ale co z tego, że to nie jest nic nowego? Ja co widzę, to CI Games. No to, że to jest normalne. Jak nie przynosi zysków, no to kick. Przecież normalnie ucinają gałąź, która ciągnie w dół całą firmę, w dupę, no. Zarabiam po pierwszy. Mam 300 punktów, coś w planach, dodanie za punkty? Nie. Podsumowało, że całość produkcji Lord of the Fallen kosztowała 280 milionów złotych. Będzie CI Games doniosło, że sprzedaż gry Lords of the Fallen przekroczyła 1 milion egzemplarzy. CI Games nie udzieliło jednak odpowiedzi na pytanie, czy podana liczba zawiera pudełka dostarczone do sklepów. Czyli tak naprawdę chuj wie, nie? Ale jest szansa, że się albo nie zwróciło, albo że się słabo zwróci. Poczekaj, coś mi się tu nie zgadza. Gra kosztuje 280 milionów, tak podali rzekomo. Gra kosztowała 280 zł. Wiadomo, że tu są jakiś podatek, trzeba zapłacić VAT, bla bla bla, procent dla Steama. I oni, słuchajcie, kilka dni po premierze podają liczbę, że sprzedali 1 milion egzemplarzy. Raz, dwa, trzy. Dzień po premierze. Mówimy o tym, że kurwa może być jakiś problem ze zwróceniem się gry. I to jest informacja, widzowie, wrzucona chyba 2 dni po premierze. Ja tylko, słuchajcie, to biorę pod uwagę. Ale tu trzeba dodać prostą rzecz. 280 milionów kosztowała ta gra, to są koszta, rozumiesz? Czyli oni podatku to zapłacą, oni już na plus są. Rozumiesz mnie? Przecież to jest jakiś absurd. 280 milionów kosztów, oni to wszystko w koszta dają dosłownie. Rozumiesz mnie? Oni tam zapłacą malutko tego podatku w porównaniu do tego, jakbyś ty, widzu, teraz zarobił 280 milionów. Była taka słynna sytuacja. Chłop dość niedawno wygrał chyba 2 miliardy na giełdzie, w zdrabce. I ponad 1 miliard podatku zapłacił. Ty to słyszysz? Jakie to jest w dupę absurdalne? To jest dopiero popieprzone. Chłop sponsoruje państwo, bo tyle podatku jest od pieprzonej wygranej w zdrabkę. Czy tam w inne gówno, no w totolotkę jakiegoś amerykańskiego. To jest ciekawe. Znaczy, no to jakiś totolotek amerykański, nie wiem jak to się nazywa, ale to jest... głośno o tym było, na pewno więcej o tym osób słyszało. Chyba nawet na streamie było to w jakimś newsie typu Konopski, czy inny gimper. Witam, diabel. Ta gra cały czas kurwa zarabia, w nią cały czas ludzie grają, ją cały czas ludzie mogą kupić. Jakie by złe lord... Wygrać bankructwo? Nie, no bo on zapłaci, to nie jest tak jak w firmie, bo w firmie może tak być, bo w firmie płacisz podatek zanim dostaniesz. Często tak w firmie są problemy z tym w Polsce, ale tam no to dopiero jak dostał pieniądze z tej wygranej w totolotka to zapłacił, więc żeby nie było. On no, nawet mu odciągnęli od razu, on dostał już tylko te PL jest 40% od wygranej, no tam jeszcze więcej, 30, no tam jest jeszcze więcej, to jest absurdalne, no w sensie to było śmieszne, bo on ostatecznie dostał chyba 900 milionów, nie? I taka walka w komentarzach tam była, na TikToku ja to widziałem, walka w komentarzach, że o, ale biedny 900 milionów, ale nikt nie widzi, że dosłownie miliard mu zabrali. Rozumiesz to? Chłop puścił za swoje pieniądze pieprzonego totolotka i mu państwo zabrało pieprzony miliard. I wiadomo, że on nie jest biedny, bo ma 900 milionów dostanie. Ale jakie to jest absurdalne w dupę. To jest dopiero największy beneficjent wszystkich totolotków, pieprzone państwo. Lords of the Fallen nie było. Można wejść na SteamDB i sobie zobaczyć Lords of the Fallen. Świetnych wyników to na pewno, słuchajcie, nie będzie miało in-game userów, no ale kurwa, nadal ludzie to jacyś w to grają. No, żeby to ludzie w to grali, to muszą to kupić. Taka propos tej ekspertyzy. Zresztą CI Games jest jednym z pięknych przykładów w ogóle studia, które kompletnie podważa wszystko, co ten typ mówi, nie? Połowa tego, co oni produkują, jest albo ledwo na zerko, albo ze stratą, bo po zamknięciu, po wydaniu gry dalej trzeba się z czegoś studia utrzymywać i jeżeli gra długoterminowo na studio nie zarobi, no to studio ma problem. Z ilością graczy, którzy... No i dlatego studio robi kolejną grę. Ten cykl tworzenia gier nie polega na tym, że robisz produkt, on zarabia i potem sobie trzymasz ludzi. Tak, możesz robić jak jesteś rockstarem, ale nie typową firmą. Tylko robisz Chociaż i tak wypuszczali inne, Red Dead Redemption 2 wyszło i inne jakieś tam mniejsze chyba rzeczy. Produkt, on zarabia i robisz produkt drugi. I on znowu zarabia i robisz produkt trzeci. A jeżeli nie chcesz robić drugiego produktu, to sobie zamykasz studio. Stali grać aż tyle, ile w pandemii, ze względu na to, że wszyscy wróciliśmy do starych zwyczajów, Faktycznie, widzowie, faktycznie. I właśnie z uwagi na to, na przykład nie robimy teraz najnowszych rekordów w Palworldzie, nie? To by logiczne było, nie? Że cały czas teraz, pomimo tego, że nie jesteśmy w pandemii, to bijemy non-stop rekordy popularności gier. No przecież to wystarczy wejść i pokazać jakiekolwiek statystyki, widzowie. Steam Charts i zobaczmy, skąd mamy piki, no nie? Proszę bardzo. W jakich latach była pandemia? Możecie mi powiedzieć? No. Nie, sorry, to jest bzdura totalna. Statystyki Steam Chartsy. PUBG 2018, przed Palworld. 24, to jest drugi rekord na Steamie. 23, february 22, to chyba było, no nie? Elden Ring, Baldur... To też pięknie oddaje to, jak on rozumie gry komputerowe, nie? To są wszystkie gry komputerowe, które istnieją. Więcej gier nie ma. Baldur's Gate 23, znowu 23. Kiedy skończyła się pandemia? Podajcie. Czekaj, jak gadamy kurwa o liczbach i coś pokazujemy i gadamy o tym, że gry już nie są tak popularne jak kiedyś, to nie wiem czego mam kurwa pokazać liczby stary. Randomowej indie gierki, w którą kurwa gra 10 osób? Tak. I datę, kiedy się skończyła pandemia, wszystkie gry pokazać. Ja muszę wytłumaczyć te rzeczy, które kolega nie rozumie. To znaczy nie ma znaczenia, czy jedna gra odnosi sukcesy, ponieważ jedna gra odnosząca sukcesy nie przekłada się na liczbę totalnych użytkowników. Przekłada się to na liczbę w tupę dla wszystkich. Dosłownie, jeden ciągnie wszystkich do góry. No to tak działa. Rozumiesz to? Dzięki temu więcej ludzi. To tak samo jak na Twitchu. Im więcej tu jest streamerów, a nie pójdą na kika za dolary, co oczywiście jest dobre, bo można tam pisać więcej. Zobaczymy jak to wyjdzie, ale to inny temat. To jednak przekładać to dla wszystkich ostatecznie. Rozumiesz mnie? Nadal wierzysz, że wszyscy są równi? Ja wierzę w to, no. Na Steamie. Sądzę, możemy to sprawdzić. To Steam miał póki co swój peak monthly w 23, gdzie miał 33 miliony. To nie są najlepsze staty, ale jest tutaj też statystyka, o której przecież pokazywał już te staty Kiszak, że są ileś razy większe w porównaniu do tego pandemii w 2020. To jest ta korekta, o której... Poczekajcie, sprawdziłem statystyki, nie pasują do mojej narracji, nie, trzeba sprawdzić inne. Trzeba inne. Trzeba sprawdzić najmniej granych gier, porównać do jakiegoś gówna. Kurwa, jednak stare nie pokażę. Dobra, inne widzowie sprawdzamy, to nie są najlepsze. Mówi Martyna. Liczba gier wydanych na Steamie na całym świecie, tak? Co to za gówno? Ja pierdolę, i to są ludzie, co biorą na przykład kogoś na miniaturkę i wstawiają mu ten, i mu wstawiają głowę kurwa Clouda, no nie? W ogóle zacznij cały materiał od deprecjonowania kogoś, a potem zakończ na czymś takim. No proszę was, to niektórym to po prostu wystarczy dać prawo głosu, żeby się sami wyjaśnili. W 2004 to były 64 gry, potem widzicie wzrost, w 2014 tych gier było już 1300. Co znaczy, że wychodziły 3-4 gry dziennie. To więc jakikolwiek dzień premiery, pomijając nawet duże premiery, musieliście konkurować z 3-4 innymi tytułami. W 2020... Ja pierdzielę. Boże, nie wytrzymam z tej logiki, no, naprawdę mi zaraz głowa pęknie. W pierwszym 22 ta liczba wynosiła 10 tysięcy, tu prawie 11. Teraz mamy 23 rok i ta liczba spadła o 2000, to jest bardzo duży spadek, ale to też pokazuje, że powoli następuje korekta, to znaczy, że opłacalność gier spadła... Nie mogę. Jezus, on gada jak taki inwestor, co na Bitcoinie zarobił 4% i kurs wymyślił i teraz wciska ludziom kit. Dosłownie. No, ja się nie zdziwię, jak zaraz będzie reklama jego kursu, jak analizować w dupę dane ze spółek, bo mnie zaraz popieprzy. Była na tyle, że nie opłaca się już pchać wszystkiego i dużo graczy, którzy robili to, nie zawsze robiąc tylko gruz, ale też robiąc duże rzeczy, musiało się... I wyciągamy pełne statystyczne dane odnośnie funkcjonowania całego biznesu na podstawie jednej liczby. Dzwońcie widzowie do tego, do Zaorski on się nazywa, bo chyba właśnie ma konkurencję, kurwa. No, też widzę, że to samo skojarzenie mieliśmy o tym typie. No, ale co tu dużo powiedzieć? No, dosłownie to analizuję jak taki typowy wciskacz kitu jakichś fejkowych kursów. No tak naprawdę ja to oglądałem 3 razy wcześniej. Niestety. Zarski pakuj kurwa manaty. Dorobiłeś się tam, wiesz, na czym niechlubnie o tym mówisz, cały czas robisz streamy z inwestowania, multum rzeczy bierzesz pod uwagę, no ale no niestety, no zostałeś dojechany, no. Jest nowy król w polskim investingu, jest nowy król w polskiej giełdzie, stary. Sorry, no to nie. Wycofać, ponieważ nie da się utrzymać. I tu widzimy, że ta korekta, która może w liczbie graczy po chwili dopiero, już w dość wyraźny sposób się zaczyna po stronie game devu. Natomiast... Poczekaj, to my będziemy mieć też korektę w liczbie graczy, to jest ciekawe. Wrócimy do tego materiału za rok. Jak ta korekta się, słuchajcie, na to jak na razie nie widać żadnej. Jak bomba to on was padnie, bo on chyba wliczył w obliczenia na Nowy Jork, to będzie korekta w liczbie graczy. Wtedy nie będzie czasu grać w gry. Jeżeli chodzi o liczbę graczy... Kurwa, no to ja też sobie tak mogę widzowie gadać, że coś się może kurwa pojawić. No nie. Aktywnych, no to też warto spojrzeć na to w ten sposób, nie? Co miesiąc aktywnych użytkowników Steama między 2019 a 2020 podskoczyło o 25 milionów. Te liczby w przypadku Daily między 2018, gdzie było 47 milionów, podskoczyły w 2020 do 62. Znaczy 62 miliony graczy były zalogowanych na Steamie dziennie, nie? Jak weźmiemy pod uwagę jeszcze... A czemu w 2024 roku sprawdzę staty, które się kończył na 21, zamiast sobie wejść na SteamDB i zobaczyć, jak to wygląda. No przecież to jest osoba, która nawet nie ma pojęcia, z którego miejsca wziąć informacji odnośnie tego, jak działają statystyki na Steamie. No kurwa, no to wiecie, to jest... No, bo on musi udowodnić, że pik był w pandemię. Takie gadanie jak z swoim starym najebanym, co gdzieś coś tam wie, gdzieś coś tam słyszał, ale mówisz, no dobra, ale powiedz mi konkretnie teraz, nie? Powiedz mi to stary konkretnie, no mówię, kurwa, sprawdź synek. To już bardzo dużo gamingu odbywa się poza Steamem, na przykład w przypadku gier mobilnych albo części gier, które mają swoje aplikacje i dalej cieszą się popularnością, jak na przykład LOL, to ten trend może być jeszcze bardziej wyrazisty. Zresztą zwróćcie też uwagę, to jak patrzymy sobie na to, ten skok między 2018, z 18 na 24 miliony, on jest oczywiście początkiem trendu, bo to zazwyczaj jest tak, że trend zaczyna się i on powoli rośnie. A on dosłownie jak taki skamer analizuje te wykresy. No dosłownie w skamer wciśnie mi kurs kryptowalut zara. Zobaczcie, tutaj jest sekwencja żaby skaczącej z garnka z gotującą się wodą tuż na talerz francuskiego w dupę pieska, który zara będzie jadł nożem i widelcem. Zobaczcie, tutaj zara korekta w dół i zara ponowne odbicie kuli armatniej Napoleona Bonaparte do góry, do góry, do góry. No popiewszy mnie zara. No chłop analizuje jak totalny skamer te wykresy. No 4 miliony. On jest oczywiście początkiem trendu, bo to zazwyczaj jest tak, że trend zaczyna się i on powoli rośnie, ale w miarę jak zmieniają się warunki zatrudnienia, ten trend się będzie z czasem stopniowo coraz bardziej korygował. I czy dojdzie do wypłaszczenia, czy dojdzie do faktycznego... Ty rozumiesz, że jeszcze nie jest osiągnięty limit w postaci gier, cały czas ten rynek rośnie. Tam są jakieś spekulacje, że on będzie 2 razy taki za parę lat, ale chłopie, to są spekulacje, a ty pieprzysz pewny i nie wiadomo jak. W przypadku to się jeszcze okaże, natomiast ta korekta... Kurwa, jaki to jest populizm. Przepraszam, zabicy. Dzięki, Senesa. Masz pozdrowienia od Gniazda Nostalgii? O, dziękuję. Ja obejrzę jeszcze od niego, jak gra w coś, bo fajnie gra, tylko no... Nie zgadzam się z nim w paru kwestiach, więc fajnie oglądać. Słuchajcie widzowie, ja wam powiem jak działa biznes game devu, a wy im wyślijcie 500 zł na przetrwanie w tym miesiącu. Ja generalnie... To mu całą wiarygodność niszczy. Bo chłop tak dobrze się zna na giełdzie, to potem można powiedzieć, że to na giełdzie się zna, tak? Chłop tak analizuje prognozy na przyszłość, jak to będzie wyglądać, a zbiera 500 zł na Twitchu. Na przetrwanie ma napisane. Także no... Realnie mam ogromny... Może dlatego mam to skojarzenie ze skamerami. Bo oni też, chłop ci pokaże jak zarobić razy 8 na Bitcoinie, tylko kup ten kurs. On mógłby zarobić, ale chce się z tą wiedzą podzielić i zarobimy razem na tym Bitcoinie. Pojęcie na temat biznesu, prowadzenie firm, giełdy, korekt, spadków, ja wszystko wiem, no nie? No ale no niestety się muszą utrzymywać z dotacji. Tak, gdzie ten wzrost, co tam rok czy 2 lata o 6 milionów. Prawda, ale gdzie to jest prawda? Tak jakby każdy lamankę może sobie wysunąć stwierdzenie, że coś takiego może mieć miejsce, ale to nie jest niczym potwierdzone, za tym nie idzie żaden argument, za tym nie idzie jakiś fakt. To ja też mogę sobie powiedzieć, że słuchajcie, widzowie, za rok gaming całkowicie upadnie. To spekulacja. To jest spekulacja na podstawie, kurwa, 2 danych, które teraz przedstawił. Tego, ile wychodzi gier w ciągu danego roku i ile jest użytkowników na Steamie. I co najlepsze, sprawdzę, cały czas gada o tym, że jest to spowodowane bańką, która jest wytworzona przez pandemię i skupia się tylko na roku 2019, 2020 i 2021. I w 2024 robi materiał i nie uwzględnia roku 2022, 2023 i 2024, który dałby tutaj o wiele szerszą perspektywę, jak to może działać faktycznie po pandemii. I to jest takie gadanie, więc o jakich faktach ty tu, kurwa, gadasz? Użytkowników wpływa zarówno na kalkulację. Widzisz, ja muszę cię o to zapytać, bo my oglądamy ten materiał, ja widzę, że ty cały czas piszesz na czacie i ty cały czas piszesz tak, oj, tak, +1, bardzo dobrze mówi, oho, no faktycznie tutaj zostajesz Kiszak zaorany. Wzrosty i spadki są naturalne. Stary, ale tak możesz powiedzieć wszędzie, kurwa. No tak można powiedzieć wszędzie. Wszędzie są wzrosty i spadki, dosłownie można strzelić i akurat jak trafisz, to jesteś specem? To jest debilizm. I na tym właśnie potem żerują ci wszyscy, co kursy tworzą, bo chłop raz dołek trafi krypto, sprzeda troszeczkę wyżej i zara kurs wypuści i ty się dasz nabrać na jakiegoś skamera pieprzonego, bo oni na tym żerują. I zobacz, że jacyś ludzie u Kiszaka wierzą temu chłopu. Ja się nie zdziwię, jak zara kursik będzie leciał. No tak, Łukaszu, ale to takie, wiesz, oczywiste. Ale tu ciężko coś powiedzieć, bo ten chłop to... Na każdy temat możesz tak powiedzieć, taką totalną pierdołę wokół. Ale gdzie tu jest jakiś, kurwa, fakt, stary? Gadasz, spadki i wzrosty są naturalne. No kurwa, no stary, ja nie mam pojęcia, jak wygląda hodowanie kurczaków, kurwa, na mięso. I też mogę powiedzieć, no wiecie, no spadki i wzrosty są naturalne, nie? No ma to, kurwa, miejsce. Nie znam się na kulturystyce, też wam powiem, no tam chłop, jak ćwiczysz, to wiesz, spadki i wzrosty są naturalne. To każdy temat możesz tak spłycić. Na każdy temat możesz się tak wypowiedzieć, kurwa. No ale to się nie różni niczym od twojego pijanego starego na Wigilii, który nagle zaczyna sobie gadać o polityce. I nie gada nic konkretnego. No oglądam się, kurwa, telewizji, powtarza stare kilka rzeczy. Nie mam pojęcia, jak to wygląda, no ale ciężko tak powiedzieć prosto, jak ty napisałeś. Jak to jest materiał, czego Kiszak nie kumał o GameDevie, gdzie ty w środku materiału... Ale też się chce tym gadać, mało wiem. No to zabawnie jest. Jak na perspektywy zarobku, jak i na to, jak studia mogą faktycznie operować. Się zaczęła na samym początku 2020 i trwała z rok, 2020, 2021, 2022... Ale to jest ciekawe, jak ten chłop pewnie mówi o tych statystykach i jak reaguje na to wszystko, a potem zaczyna mówić. I magia cała. Nie ma magii już. Normalnie ludzie wrzucili do na 2020 i 2021. Wystarczy mu dać mówić. Oficjalnie dosłownie. Na top 10 rekordów, tak? Jest 10, to mamy nawet 1, 2, 3, 4 rekordy. Walnięte po niej, sorry. W maju, marzec 2000, połowa 2020 już wychodziła normalnie. No nie, no to jest rzucanie takich argumentów, które od razu jesteś w stanie odbić statystykami i liczbami, nie? Patrzysz na to i od razu widzisz stare wygląda. No, istnieje więcej niż 10 gier na planecie, sorry. Patrzcie nawet teraz. Obecnie co się dzieje? Current playersi takiego CS-a, takiej doty stanowią 80-70% kapitalizacji ogólnego piku w grach komputerowych? No nie, no stary, no nie można tak, nie, no to sorry, to jest totalna bzdura, co gada ta typiarka. Do biur, do szkół i nie mamy już tyle czasu. Obecne layoffy są absolutną ruletką i nie da się przewidzieć, kto poleci, a kto nie. Nie rozumiem, w zaawansowanym stanowisku Nie, totalnie. Ej, nie chcę robić materiału, gdzie oglądam typiarek, która gada takie rzeczy i ją jakoś tak totalnie zwostować, ale... No, nie mogę się zgodzić z tym, co ona gada. Nie ma takiego bata, że... Wiecie, czego się to bierze, co ona mówi tutaj? To się bierze z tego, że ludziom się wydaje, że są potrzebni w firmie. Ludziom się wydaje, że są nie do zastąpienia. Nikt ci nie zastąpi jakiegoś gigakota artysty. Nikt nie wypierdolą cię, jak jesteś stary szefem jakiegoś projektu artystycznego. Nie wypierdolą cię, jak jesteś jakimś gigadobrym programistą, który trzyma projekt w ryzach i wiedzą, że... Chyba że na przykład skasujesz projekt, nie? Tak jak miało to miejsce w przypadku Activision Blizzard. I wtedy możesz być gigaczadem. Część ludzi przepisali, część ludzi zwolnili. Tak. Właśnie. Jak jesteś, kurwa, gigadobry, to cię przypiszą do czegoś innego, będą świadomi twojej wartości. Sam to powiedziałeś. Jezus. Męczy mnie już to tłumaczenie najprostszych rzeczy. Że seniorów. Zresztą ogólnie, skoro on wspomniał o czasach zwolnienia szerzej w branży IT, no to warto powiedzieć, że w branży IT seniorów też zwalniają. To nie jest tak, że zwalniają tylko juniorów, tylko mięciutkich. Ale to nie jest tak, że jak ktoś ma długie doświadczenie w czyjejś jakiejś pracy, to znaczy, że będzie najlepszy. Ty działa tak, że jak pracujesz 5 lat w jakiejś firmie, to masz kurwa immunitet i możesz napierdolony do pracy przychodzić. Mięciutkich słabych uszy. Tak, Maca, też tak myślę. Też tak myślę. Nie masz pojęcia, o czym mówisz. Jak patrzycie na layoffy w branży gier, to bardzo często te największe nazwiska nie są zwalniane dlatego, że same odchodzą, nie? Jak znowu w przypadku Rocksteady i Suicide Squadu, gdzie co dwóch założycieli studia odeszło, tak? Projekt się wypierdoli bez ciebie. Nie wypierdolą cię wtedy. No ale jak jesteś jakimś programistą z zaskoku, to cię wyjebią, no jest spora szansa, że cię wyjebią. Szczególnie jak będziesz miał za dużo hajsu za to, co robiłeś, no. Riot przy tych redukcjach wylał Grahama McNeila, który napisał im najbardziej jakościowy lore w historii i ma portfolio kilkadziesiąt książek z Warhammera 40k. Leszcz jakiś. To jest... Jakby był silniejszy, to by go nie wyrzucili. Nie wyjebaliby go. No co wy? Żyjemy w czystej merytokracji przecież. No sorry, powiedzcie mi, że się mylę, no. Wiecie, można byłoby widzowie powiedzieć, że powypierdalali ludzi z Blizzarda, którzy tworzyli tą grę, jaką był World of Warcraft od samego początku. Bo to prawda, tak, powypierdalali ludzi i nawet pousuwali ich nickname z gier komputerowych. A to byli geniusze gier komputerowych. Tylko też trzeba uwzględnić, dlaczego ich wypierdolili. Może dlatego, że byli zaangażowani w sprawę molestowania kobiet wewnątrz firmy i całego fratboy culture, które przyczyniło się do śmierci jednego z pracowników finalnie. No ale nadawanie jakiegoś kontekstu tutaj jest kurwa trudniejsze, definitywnie. Wiecie mi, no ja się zgadzam z tym, że każdy korporacja. Ale patrz, ja na przykład pracowałem w jakiejś korporacji. Jak jakiś korpus zwolni Gigachada, to znajdziesz lepszą robotę z takimi skillsami. Kurwa, ja też tak sądzę, no nie? No, też tak uważam, ale no okazuje się, że to jest odklejone, no niestety. Pracowałem tam 2 lata i wiedzieliśmy, że będą zwolnienia. Ludzie siedzieli jak na szpilkach, strali pod siebie, że ich wyjebią, nie? Ja byłem pewny, że mnie nie wyjebią. Dlaczego? Bo potrafiłem przeliczyć, ile ja moją pracą zarabiam dla firmy i ile ja na to zarabiam. W sensie, ile ja za to zarabiam. Ja byłem 100% pewny, że profit, który przynoszę dla firmy, jest na tyle wysoki, że mnie z niej nie wypierdolą. Czajcie? To są... Czy byś chujowo opłacany w stosunku do tego, ile wartości generowałeś? No ja rozumiem, to jest tak. Jakiś powód do... Tak to działa w korporacjach. No właśnie. Nikt ci nie płaci od procentu twojej sprzedaży, gdy pracujesz kurwa na wytworzonym organizmie, który funkcjonuje sam bez twojej po prostu ingerencji, że masz udostępnione multum narzędzi, które nie są związane tylko z twoją pracą. Dokładnie tak to działa. Ja byłem w stanie sobie przeliczyć, jaką na przykład generuje sprzedaż, ale to nie jest tak, że jeżeli mnie by nie było, to tej sprzedaży to kurwa też nie było, ponieważ cały ekosystem musiał być utrzymany przez kilkaset innych osób, które brało w tym udział. No niestety. Nie miałem widzowie, słuchajcie, pracowałem w firmie, dla której na przykład generowałem 2 miliony sprzedaży. Tak jakby partnerzy, których ja zgarniałem, generowali, nie wiem, 2 miliony sprzedanych produktów miesięcznie, prawda? I firma mi nie mogła dać, słuchajcie, procentu od tej sprzedaży. Tylko teraz uwaga, to może być kurwa szokiem dla was. Jak szedłem pracować do tej firmy, no nie, to podpisałem coś takiego jak umowa. Wiedziałem, jakie mam obowiązki, czym się będę musiał zajmować, ile mi za te obowiązki będą płacili. Ja byłem tego świadomy, jaką umowę kurwa zawarłem. Ja mogłem zawnioskować o podwyżkę i oczywiście, że kurwa przez 2 lata pracowania w firmie 2 razy zawnioskowałem o podwyżkę. I ją za drugim razem faktycznie dostałem, prawda? A nie wiem, pierwszy raz pracowałem w firmie, zacząłem jako junior, po 3 miesiącach dostałem pierwszą podwyżkę, a potem słuchajcie sobie, zawnioskowałem o podwyżkę i dostałem więcej pieniędzy już na faktycznym stanowisku, na którym pracowałem tam, nie wiem, pracując tam rok, prawda? A jeszcze wam dalej powiem, jak się zakończyła sytuacja. Sytuacja zakończyła się w taki sposób, że sobie pracowałem w tej firmie, zarobiłem sobie faktycznie pieniądze, zarobiłem sobie na tyle dużo pieniędzy, że pozwoliło mi to wytworzyć poduszkę finansową na najbliższy rok i powiedziałem, pierdolę, zwalniam się z tej firmy i zostaję streamerem. I tak całkowicie randomowo rzuciłem wszystko w pizdu, miałem gigafajną pracę i zostałem streamerem. No i streamowałem, tak widzowie, przez pół roku na 3 osób. Sigma. A jakby coś poszło nie tak i 2 miliony... Czyli udowodnił, że się da, bo to jest bardzo podobne do stworzenia gry przez jedną osobę, tylko no trzeba mieć poduszkę, ale rozumiesz, że ta edukacja finansowa, gdyby była jakaś w szkole, to by nie, tacy ludzie jak ten nie nagrywali filmów i wtedy nie miałbym co oglądać, więc ja jestem za tym, żeby nie było czegoś takiego w szkole, bo zabierze mi to content. By spadły do miliona, to musiałbyś oddać firmie. No właśnie, no kurwa, o takiej logice tu właśnie gadałem, nie? I teraz wiecie co? I mi firma oczywiście złożyła kontrofertę. I mi firma powiedziała, Mateusz, chcielibyśmy, żebyś dalej u nas pracował, powiedz nam, o jakich pieniądzach mówimy i my przemyślimy odnośnie tego, że musimy ci dać tyle pieniędzy, no nie? I ja wtedy powiedziałem, słuchajcie, jasne, możemy porozmawiać o pieniądzach, na obecny moment chciałbym, żebyście mi tak zapłacili z 3 razy więcej, co nie oszukujmy się, że mi nie zapłacicie, prawda? Tylko dlatego, że złożyłem wypowiedzenie. I powiedzieli, owszem, nie zapewnimy ci takich pieniędzy, tylko dlatego, że złożyłeś jesteś dobry teraz, no ale no niestety nie może to tak działać, że nas tak zaszantażujesz. Powiedziałem, no to kurwa elo. No i powiedzieli, no to kurwa elo. I tak się zaczęła moja przygoda streamerska. I tyle. To dumy. proste kalkulacje. Miałem kumpla na przykład, który był szefem działu baz danych. I to był typ, który co miesiąc dostawał nową ofertę pracy. Co kwartał dostawał, nie wiem, 2 koła więcej na przykład na umowie, bo był Łukasz, tak pozdrawiam. Przez inne firmy. I my sobie siedzieliśmy na kawce, no nie, wiecie, w stołówce i zakręciliśmy bekę, jak ludzie siedzą zesrani. No bo kurwa, to jest logiczne, stary, kogo wypierdalają. I ja wam powiem, że ja wtedy na przykład mogę sobie wejść do działu, gdzie było 50 osób i od razu byłem w stanie wskazać, kogo wypierdolą. Bo wiedziałem, jak ludzie są bezużyteczni, że jak ludzie nie mają pojęcia o tym, co robią. I wypierdalali takich ludzi. Wypierdalali takich ludzi, którzy jedynie co to potrafili sobie fajne posty stawiać na LinkedIna, albo fajnie sprzedawać, wiecie, na poniedziałkowym zebraniu marketingu. Tak było. Tak wyglądają korporacje, no. Patrzysz i mówisz, ja pierdolę, patrz, oni pokazują projekt, na którym pracowali 3 miesiące i to są wyniki, które my na przykład w dziale robimy, kurwa, w tydzień, no nie? To jest, wiadomo, że są dowiemy, nawet lepiej. I potem nagle przychodzą takie zwolnienia, i mam przepięknie układane LinkedIny. Widzowie, my w filmie, kiedy znaleźliśmy LinkedIna, babeczki, z którą pracowaliśmy w dziale, i ona miała napisane na LinkedInie, że ona dla firmy zaoszczędziła $20 milionów, nie? My na to patrzymy na nią, więc co napierdolić, nic takiego nigdy nie miało miejsca. I ona miała takie bzdury, to tak było. My siedzimy, my bez kitu siedzieliśmy godzinę i czytaliśmy, kurwa, w dziale. Litomanie jacyś. Powypisywała na LinkedInie. Litomani. Ja wam generalnie teraz powiem, widzowie, giga ciekawe. To jest typiara, która zajmowała się promocją World of Warcraft Legionu. Teraz płaka, sobie wam powiem. Typiara miała powypisywane takie rzeczy na LinkedInie i potem jej przydzielili faktycznie budżet marketingowy do World of Warcraft Legionu. I teraz uwaga, i ona wiedziała, że ja gram w WoWa, że jestem giga freakiem. I zaprosiła mnie na spotkanie i się zapytała, czy jej pomogę to grać. I mówię, że spoko, czy ty grasz w WoWa? I ona mówi, no że nie gra w WoWa. No i mówię, okej, ale ty wiesz mniej więcej, na czym WoW polega, jaki to jest typ gry? I ona mówi, nie wiem. I to koniec. Piękna historia, Kiszak. Kampania i nie wypaliła ją, wypierdolę. Czyli tak zaoszczędziła 20 milionów, nie dali jej tego przepalić. Ja tak dopierdolony profil, że jakbyś w nią wszedł, to jest sobie myślał, Jezu, to jest jakaś giga kocica, nie? Jaka ona musi być zajebista, nie? Tymczasem Baker przychodzi do nas, robimy kampanię marketingową, nie wiem, WoWa Legionu i ona mówi, no to do jakich graczy, nie? Kto gra w WoWa generalnie, nie? Ja sobie myślę, ja pierdolę, że ty chcesz robić taką gałę, jak nie wiesz, co chodzi, nie? I mówi, przychodzi do mnie i mówi, ej Mateusz, bo ty grasz w gry, nie? Weź mi, kurwa, nie? Powiedz, to historia opowiada. Jaki jest taki, jakbyś mi coś o WoWie powiedział, nie? Ja sobie pierdolę. Chyba ty pracujesz w marketingu, nie? Kiszak drugi raz ta sama historia. Stosowanie wartości swojej pracy w korpo jest niemożliwe, po tym można ciężko pracować na projekcie rozwojowym, który przez pierwszy rok czy dwa nie daje zysków. Dokładnie tak jest, nie? Czemuż nie pracuje w tym korpo, ponieważ postanowił pobić, znaczy, przepraszam, postanowił zostać streamerem. Pracować na zajebiście potrzebnym i zaawansowanym stanowisku przez 10 lat w firmie, tak, ale i tak się nie utrzymasz. Kurwa, zostałem streamerem. Dokładnie. Miałem poduszkę finansową, odłożyłem sobie pieniądze i zostałem streamerem. Była swój projekt, a w firmie została utrzymana osoba, która ma tylko 3 miesiące doświadczenia pracy w gameplay. Osobiście spodziewałam się swojego layoff'u. Ale teraz widzowie w populizmie, tak jakby trzeba to jakby spłycać i deprecjonować, no nie? I co jest najlepsze w tym wszystkim, sam robi dokładnie to samo, tylko że jednocześnie jeszcze żebrzy pieniądze od ludzi na to, żeby go otrzymali. A technical artem albo programistą, to mogłabym się poczuć... Czyli szło to przewidzieć. ...bardziej bezpiecznie, ale to też nie jest reguła. Dodatkowo nie mogę rozmawiać publicznie o szczegółach mojego zwolnienia, ale firma, w której pracowałam, Creative Games, w porównaniu do standardów polskiego zatrudnienia w GameDevie bardzo dobrze na nas potraktowała i generalnie mogę sobie pozwolić na to, żeby na przykład przez cały luty nie pracować i dopiero od marca zacząć szukać pracy. Teraz mam zamiar zająć się niemożliwym, czyli... Wy taki zawierzyjecie z miesiąca na miesiąc. O, ciekawe o co o tym powie. Chyba już widzowie z pół roku, nie? Wie ktoś, jaki jest update odnośnie jej? Ta dziewczyna jest dalej bezrobotna, okej. Szukać pracy jako 2D. Typie, idź dotknij trawy. Najnowsze dane? Blisko połowa Polaków żyje od pierwszego do pierwszego. 44% deklaruje, że nie ma żadnych oszczędności. No faktycznie! Jej sytuacja jest unikalna. Ale to nic dobrego jest, że ona tak ma i 40% Polaków wyszła tym. Co ma do tego? To trawy powinni dotknąć ci ludzie albo coś zmienić. No chyba, że jest naprawdę skrajna sytuacja, ale ja nie wierzę, że 40% Polaków żyje w takiej biedzie, żeby nie móc odłożyć nawet w dłuższej perspektywie czegoś. Tu coś śmierdzi. W Polsce aż tak źle jeszcze nie jest. Jeszcze. Która nie korzysta z żadnych narzędzi AI, ponieważ to jest właśnie... To chyba chujowa praca, jak musisz, jak masz ten miesiąc. Ja bym poszukiwał, jakbym miał takiej sytuacji, żebym... Nie jest, bo masz tych słowa, to jest dowód. SG? Zostałeś rozpieprzony i masz kupić teraz na 12 miesięcy do przodu. Z rok nic nie robisz, ten ocipiał. Ale to poczekaj, to teraz podajemy argument tego, że jakiś procent... Prima, a mam przypomnieć, że wysłałeś 4 donaty, żebym ci unbana dał, żebyś mi dał tego suba? Ty w dupę, bo ci w mordę dam. Jakby to było coś normalnego, to na przykład podajmy procent Polaków, GTA, który świadomie twierdzi, że nie płaci podatków. I uznajmy, że podatków kurwa nie ma. No to już w ogóle... grubszy i gorszy temat. To, że Polacy nie potrafią zarządzać funduszami, to nie znaczy, że będziemy duże brandy, słuchajcie, tym rozliczać, prawda? Z oszczędności wyjąłeś, żeby mi dać i teraz nie masz w ogóle poduszki, a to przepraszam cię. Czyli zbiłem cię do tego 40% Polaków, tak? Wybacz mi. Totalnie. Myślisz, że tego jest... Co ja tu tak nie powiedziałem? Dobre pytanie, Quinto. Dobre pytanie. Ja bym miał takiej sytuacji, żebym przez rok mógł nic nie robić, ten ocipiał, kurwa, ze stresu, nie? Totalnie. Myślisz, że ta jego jaskinia jest zapieczętowana? Że ma tylko syp, gdzie mu zrzucają jedzenie? Chłop zbiera 500 zł na przetrwanie i się śmieje, że ktoś ma na rok oszczędności. Czy przez niego przemawia pieprzona zawiść polacka po prostu? Oczywiście powiedziałem polacka tak w cudzysłowie, no bo to jest zła cecha i smutne, że tak dużo Polaków myśli, ale taka zawiść, że aż z ekranu mi wychodzi. Dobra, no teraz widzowie, to może wypowiedzmy się na ten temat. Jak można, widzowie, siedzieć na streamie, powiedzieć coś takiego w stosunku do drugiej osoby, wpierdalając stary tako, no i definitywnie, no, nie będąc osobą wysportowaną, może to tak ładnie określimy. Atakować kogoś na podstawie tego, no, że mieszka w jaskini i mu tam zrzucają jedzenie. No przecież to jest próba deprecjonowania drugiej osoby, gdzie, no nie oszukujmy się, jeżeli w drugą stronę ja bym coś takiego rzucił w drugą stronę, by to było problematyczne. Dzięki modłów za 7 lat. No byłoby, ale wiesz co jest najpiękniejsze, Kiszak, w tym? Że on dał ci permisję na to, że możesz go obrazić od tego jak wygląda, bo pierwszy zaczął i to jest najpiękniejsze, także lecisz. I to bardzo problematyczne, bo nagle by się okazało, że jestem jakiś uprzedzony względem konkretnego typu sylwetki. No przecież to jest typowy przykład stosowania jakichś podwójnych standardów. No bardzo, bardzo was widzowie przepraszam. Dzięki za przetrwanie w lutym 500 zł. Dziękuję bardzo. Zareaguję na 16 lat. O, oczywiście 16 lat. Niestety szkoda, że aż ty... Dziękuję bardzo. Wybacz, poniosło mnie. Dzięki wielkie. Kacmenie. Dzięki. Pamiętaj święte słowa Polaka. Polska to piękny naród, tylko no tak. Święte to słowa. Może jakiejś takiej sytuacji, że zostanie tutaj wyciągnięte to, że może mam tatuaże, kurwa. No bo to w takim kontekście... To są tak zwane ciosy. Jeżeli nie masz żadnych argumentów, to już atakujesz wygląd. Bo coś trzeba, tak? Musisz zaznaczyć tą dominację. Jak się, słuchajcie, gadamy. Chodziło mu o to, że piwniczak jesteś, a co to ma do rzeczy? To jesteś złego w byciu piwniczakiem? No nie możesz być piwniczakiem? Czy żeby wypowiadać się na temat gier komputerowych, to musisz być, nie wiem, kurwa wysportowany? Musisz spełnić jakieś konkretne kurwa normy? O co chodzi? Bo on z rzeczywistością nie specjalnie ma kontakt. Oszczędności na rok? Faktycznie to jest doświadczenie wszystkich Polaków. Tak wszyscy w naszym... Dobra, utrzyjmy Andrzejowi Dudzie pensję i zabierzmy wszystko, co ma. Ma być jakiś przeciętny Polak, wtedy będzie dobre decyzje podejmował. Wszystkim politykom też wszystko zabierzmy, nie będą wtedy chętnie kradli. Po prostu to zróbmy, żeby myśleli jak statystyczny Polak. No, tak ma być, bo oni są odklejeni, rozumiesz mnie? Kraju żyją. Portal w październiku. W ogóle wszystkim zabierzmy wszystko. 36% może sobie pozwolić na poszukiwanie nowego dochodów przez co najmniej pół roku, w tym 14%. Ty, no to poczekaj, no 36% to chyba nie jest mała liczba. 36% Polaków może sobie pozwolić na poszukiwanie pracy przez minimum pół roku? No kurwa, brzmi dobrze. To spłycamy to do tego, że nikt, że kurwa nie będzie oszczędności i tyle? Że istnieje pewna grupa osób, która żyje w ubóstwie, tak, nie potrafi dysponować pieniędzy i co kurwa? Dłużej niż rok, jeżeli chodzi o Polaków. To są te liczby. Ja muszę mieć taką poduszkę, bo stary bym nie wysiedział ze stresu. A to teraz trzeba populistycznie gadać, tak? Że jeżeli ja świadomie... Ty, ale do czego to doszło? To jest jakaś historia zatacza koło coraz bardziej, że ktoś, kto ma oszczędności, jest po prostu pieprzony w dupę. Jest odklejony, jest uprzywilejowany, bo rozumiesz, na czym polega te oszczędności? On odkładał sobie, nie szedł na McDonalda jak ty co drugi dzień, nie kupił sobie mikrofoniku i tej półki z grami za plecami, tylko odłożył te pieniądze zamiast wydać na byle gówno, tak jak ty, bo miał potrzebę. Rozumiesz to? Tyś tylko tym się od ciebie różni, że dał radę się pohamować w rządzach pieprzonych, ale nie, musi być wyszydzany. To jest rozpieprzone jakieś myślenie takie, żebym... Kurde, już mnie tak nosi, przepraszam. Roszczędności to są. On tego nie dostał w spadku po starym z Ameryki. Rządzę swoimi finansami to źle, bo kurwa, widzowie, sorry, ale w większości sytuacji to trzeba po prostu inteligentnie dysponować kurwa pieniędzmi, a nie jakoś zarabiać dużo, żeby mieć poduszkę finansową. Widzowie, ja poduszkę finansową miałem na studiach, jak pracowałem jako barman i miałem 19 lat. Ja wtedy byłem w stanie sobie wytworzyć poduszkę finansową. Nie miałem umowy o pracę. Chcę się zajmować, pomimo tego, że na przykład UI artyści są bardzo... I dlatego śmiejesz się z innych ludzi? To jest powód, dla którego śmiejesz się z ludzi, którzy tak nie mają? Że ty byś... Gdzie się tutaj naśmiewam, mówiąc, że ja bym ocipiał, jeżeli nie posiadałbym poduszki finansowej. Ty byś ze stresu, czyli twoim rozwiązaniem tego, żeby nie przeżywać głębokiego stresu jest bądź bogaty, a jak inni... Typi... Co ma odłożenie na pół roku oszczędności do bogactwa? Ty jesteś aż tak biedny, bo nie widzę, żeby w tym pokoju była bieda pieprzona, co siedzisz. Co ty pieprzysz w ogóle? Pół roku oszczędności, milioner polski. Ja pierdzielę. To zaraz mnie popieprzy. Boże, co to jest? No nie, dobra. W tym momencie uznaję tak, chłop mieszka w mieszkaniu socjalnym, a z tyłu jest green screen. Nie ma innej opcji, jeżeli to jest dla niego bogactwo i chłop się dorobił. Jezus Maria. No tak, Łukaszu. On się dosłownie od Kiszaka, nawet jak Kiszak gada, że wcześniej mniej zarabiał, tak i tak odkładał. Tylko się tym różni, że dał radę pohamować się i nie wydać na byle gówno, pohamować pieprzony żądzę i odłożyć pieniądze, bo się z tym lepiej czuje. A ty się lepiej czujesz, jak sobie kupisz gierkę i postawisz na półce i tyle. On nie mówi, że jest lepszy. Co ty pieprzysz w ogóle? Analfabeta jakiś logikowy. Nie są bogaci, to popełniają ten błąd w miejscu, w którym nie są bogaci po prostu, tak? To jest to zjawisko, z którym mamy do czynienia, tak? Zajebiście, mordo! Mocno poszukiwanie i pożądanie pieniędzy. Jeżeli nie znajdę tej roboty jako artist 2D, to wtedy będę aplikowała już na stanowiska, w których mam wysokie kompetencje i są one... No, faktycznie, bardzo no. Widzę w obecnym fragmencie, to tak, ja tutaj byłam osobą, to tak która jakoś deprecjonowała, faktycznie tak było. ...jak właśnie w wspomnianej UI. Chcę również odpocząć od pracy, ponieważ ostatnie miesiące były absolutnie dla mnie okropne i wykańczające. I jeżeli mogę, to chcę teraz odpocząć. Wytłumaczy mi ktoś, dlaczego ludzie chcą pracować w game devie, po czym każdy narzeka, jaka to nie jest ciężka praca w game devie? Ja totalnie tego nie kminię. Każdy siedzi i narzeka na tą pracę. Ja odnoszę trochę takie wrażenie, że to jest pierwsza praca tych ludzi, oni w życiu nie pozapierdali. Ja już pierdolek boomer, nie? Ale naprawdę odnoszę takie wrażenie, jak ci ludzie by w żadnej innej pracy nigdzie nie byli. Że idą do pierwszej poważnej pracy, dostają reality checka. Nie chcę być tak. Powiem ci a propos oszczędności. Pracuję obecnie w windykacji i dziennie słyszę szokujące historie o tym, jak ludzie mają ujemne IQ i nie odkładają, a później dziwne, że oszczędności nie ma. Oczywiście to wszystko ze świadomością, że kredyt jest do spłaty. No ale jebać kredyt, są inne ważniejsze rzeczy. No kurwa, bez kitu widzowie to już kurwa giga ciekawe. Takim boomerem, co mówisz, że byś pozapierdalał fizycznie, ale... To znaczy wiemy na pewno, że ty nigdy w game devie nie pracowałeś. Takie pojęcia jak crunch, ponieważ nie pojawiają się w kurwa Dark Soulsach, to nie wiesz co to... Co... Ale ten crunch, czyli że napieprzanie ludziom nadgodzin, to jest tylko w game devie, tak? Mój brat robi... No dobra, nie będę już się wdawał w szczegóły, ale co drugi tam u niego, gdzie on robi takie coś i nadgodzin bierze 100 godzin miesięcznie, no. A nawet więcej. I co? I nie płacze w tym publicznie, bo to nie robi gier, więc nie ma prawa, tak? Nie ma prawa, bo nie robi gierek! Co to znaczy? Crunch występuje tylko w game devie. Też kurwa ciekawe. Ja pierdolę. To nie, stary, ja nie wierzę. Kurwa, nie wierzę w to. Do tego to się sprowadza. Czy ktoś mi wytłumaczy? To jest bardzo prosto wytłumaczyć. Ludzie idą do game devu dlatego, że kochają gry komputerowe i dlatego, że wierzą, że będą mogli robić fajne rzeczy. A potem okazuje się, że praca w game devie, taka praca, która czasem jest pierwszą pracą, ponieważ w tym momencie ludzie na studiach się uczą, robić gry, więc przygotowują się tego od startu. Jest ekstremalnie wyzyskowa, jest robiona na takich marginesach, że no, zasadniczo to, jeżeli ludzie nie będą crunchować, to nie ma szans, żeby projekt się zwrócił. Ludzie mają do wyboru albo odejść z tej pracy, o której marzyli, na której często zbudowali dużą część swojej tożsamości, ponieważ, sorry, ale dużo ludzi się identyfikuje jako gamer i przywiązuje do tego, jak słucham tego, co on mówi, to ja mam prawo już bez żadnej ironii mówić na siebie męczennik. Ja dosłownie jestem męczennikiem polskim. On mnie uświadomił. Wartość do tego, że są gamerami. W momencie, w którym okazuje się, że to, o czym marzyli, niekoniecznie ma dużo wspólnego z tym, co faktycznie dostają, podczas gdy idą do pracy, no to są sfrustrowani i narzekają. I kiedy poziomy frustracji osiągają już tak, naprawdę duży poziom, i bardzo dużo dostają, podczas gdy idą do pracy, no to są sfrustrowani i narzekają. I kiedy poziomy frustracji osiągają już naprawdę duży poziom, no to część z nich wypala się i wypada z branży. Dzięki, Ulficie, za 8 lat, witam. Na zawsze, ponieważ niestety, ale branża gier komputerowych ma bardzo duży przemiał. I nie tak, działa to tak w innych branżach, nie? Na przykład w przemyśle muzycznym to tak nie działa, w filmowym to tak nie działa, prawda? Sztuce to też tak nie działa. Okej, okej. No ale właśnie to jest jedno najważniejsze pytanie, które tutaj pasowałoby zadać. Kto tych ludzi zmusza do pracowania w game devie, skoro identyfikują się jako gamerzy? Czy trzeba pracować w game devie, żeby być gamerem? Czy stary, jeżeli jesteś fanatykiem motoryzacji, to musisz pracować kurwa na linii produkcyjnej? To jest... To co pieprzy ten typ, od co Kiszek go komentuje, to jest dosłownie moje myślenie. Jak miałem 17-18 lat i szedłem na studia informatyczne, bo myślałem, bo lubiłem grać w gry i nic więcej mnie nie motywowało. To jest dosłownie myślenie kogoś, kto właśnie kończy liceum i się po prostu już zatrzymał. Paywallek wleciał, nic się nie zmieniał już w twoim mózgu od tego czasu. Dosłownie, lubisz grać w gry, to będziesz je robił, tylko że to ma nic wspólnego z tym. Jezus Maria. I tyle. Harley Davidsona na przykład? I robić kurwa motory, bo ty lubisz sobie jeździć na motorze? Co to jest? Serio co odkleja totalnie, no nie? Nie wiem. Nie widzę tutaj logiki w tym, po prostu nie? Myślenie się zakończyło na liceum tego chłopa i tyle. Z finansami podobnie, no bo nie było ich w szkole, musiałeś się poza szkołą nauczyć, a że jemu się zakończyło tam myślenie, no to finansów też się nie douczył. Warto pamiętać też, że branża... Ale wszystkie wykresy przeanalizuję i wykryję spekulacyjnie ustawienie żabojada, który powie, że teraz są wzrosty, a nie spadki. Komputerowych jest gorzej płatna niż IT. Jestem konstruktorem maszyn i przemił ogromny, no tak, bo się potem nagadał, że realia są inne, idą sobie po 3 miesiącach, a po 6-12, tak jak jest wszędzie. Mogę ponarzekać, w maju będę miał 120 godzin nadgodzin, bo mi się posypało, ostatnio muszę odrobić kwit, żeby mogło się posypać znowu i nie myśleć, skąd mam wziąć żarcie i jestem męczennikiem. Według tego chłopa tak, według mnie po prostu jesteś odpowiedzialny. Zrobiłeś coś złego, coś się posypało, może nawet nie z twojej winy, ale teraz będziesz to odrabiał i tyle. Jest dobrze u ciebie. Trochę się pomęczysz, ale spokój w głowie wróci potem, więc git. Co wy, widzowie, czemu piszesz tak? Nawet w fabryce na jebanej produkcji działa to tak samo, jest zamówienie z terminem do wykonania, trzeba tak zapierdać. Czemu, widzu, piszesz takie rzeczy? Nie rozumiesz, że to kurwa tyczy się tylko game devu? Pracujesz, stary, w fabryce, ale nie możesz tak gadać, kurwa. Tylko stary, no nie, to nie działa tak u ciebie, kurwa, zrozum. Ludzie pracujący w game devie przypominają mi artystów o emeryturze. Wieczny płacz, bo tak, trzeba dużo pracować i nie ma pieniędzy. To jest giga ciekawe, ja ci coś pokażę. A propos przemysłu muzycznego, ja ostatnio widziałem giga fajną wypowiedź, gdzie ja to mam zapisane, favorites. Słuchajcie. Wypowiedź widzowie świetnego polskiego artysty. Bardziej maleńczych, mocno opłaczących artystach w wysokości swojej emerytury. Kurwa, podpisuję się pod tym rękoma i nogami. Ja też. Uwaga. Kurwa, może branża muzyczna jest inna. Co pan sądzi o bardzo niskich emeryturach artystów? No uważam, że jeżeli artysta sobie sam nie zapewni emerytury, to niech nie liczy na państwo. Czyli ja rozumiem, że to jest wina artystów, a nie państwa? Bo niektórzy twierdzą, że to wina państwa. Jak to u pana wygląda? Przepraszam bardzo, co to za artysta, co nie jest w stanie zarobić na własną emeryturę? Że powinien już wcześniej zmienić zawód. Rozumiem, że to oni zawinili, więc nie mają co płakać. Oczywiście nie ma co, nie płacz nad rozlanym mlekiem. Przypomnij sobie, jak miałeś sukces. Trzeba było wtedy nie wydawać wszystkich pieniędzy, może trzeba było nie chodzić do kasyna. Mówmy się, że jeżeli ktoś ma sukces, to bierze za koncert na takie kwoty, że nie jest w stanie tego wszystkiego wydać. A jeżeli ktoś nie jest w stanie, bo jest idiotą pieprzonym. I teraz chodzi i prosi się o państwo, bo potem będzie przekonywał ludzi, żeby głosowali na jakiegoś brudasa pieprzonego, sprzedawczyki zapieprzone same. Chłop zarabia 20 000 złotych za pieprzony koncert i błaga państwo o emeryturę, bo mnie popieprzy. No zaraz naprawdę zrobię w kimś dziurę w GTA. W GTA, odpalę sobie GTA, wpiszę kody. 100 koncertów rocznie ma długi, to znaczy, że chodzi do kasyna. Za 3 lata pana emerytura, wybiera pan się na nią? Słuchaj, w moim fachu nie ma emerytury. Do kiedy zamierza pan być aktywny zawodowo? Do końca, kolego. Do końca. Clint Eastwood ma zaraz 100 lat i dalej film wykręci. Ale raczej nie ma problemu z pieniędzy. Przez co porównania z IT są nie do końca trafione, bo właśnie niestety, ale nie jest ten sam kaliber zarobków. Część ludzi, którzy zostają, internalizuje sobie to, że bycie wyzyskiwanym jest czymś normalnym i potem pierdolą takie głupoty jak nasz tutaj kolega. Natomiast na szczęście... Czemu znowu wymyśla argumenty jakieś? Czemu stary, naprawdę, on dyskutuje sam ze sobą. Czy ja na jakimkolwiek etapie normalizowałem bycie wyzyskiwanym w filmie? Anelka. Pewnie tak, no wstawiałem kiedyś, jak oglądaliśmy Kiszaka. Jak się z kimś kłócił, nie pamiętam, dawno nie oglądaliśmy Kiszaka. Ale fajnie się ogląda te dramy, bo są takie absurdalne. Ale jak to możliwe? Kiszak ma takiego farta, że tacy, no nie łapiąc się za język, tępi ludzie go atakują. Przecież no to jest free content całkowicie. Kurwa, ale szczerze, ja wam powiem, że ja lubię bardzo oglądać takie materiały, bo widzę, jak na siłę ktoś próbuje się do mnie przyczepić i potem próbuje listować argumenty, ale nie stanie się przyczepić do tego, co mówię i wymyśla, kurwa, kolejne. No przecież cały film się zaczął, słuchajcie, tym, że ja gram tylko w gry AAA. I to już sam początek nam bardzo dużo coraz wyraźniej rysują się ruchy propracownicze, rysują się właśnie ruchy związkowe, takie jak Związek Zawodowy w CD Projekcie, które dają jakąś... Kurwa, ja pierdolę. Kurwa, związki zawodowe, no to masno. No to niby takie lewicowe poglądy, no ale jednak... Minimalną szansę na to, że... Ale jednak tutaj się poinspirujemy, słuchajcie, Ameryką, kurwa. Mocnym libertarianizmem, masno. To rzeczy się troszeczkę zmienią w czasie. Cieszę się, że mogłem to wyjaśnić. Wiem, że bardzo trudne. Zajebałbyś 300 godzin w gastronomii. Ale te... Mnie to tam pieprzy, te jego poglądy i tak dalej, każdy coś tam sobie myśli co chce, ale z jaką to pewnością mówi, a jak bardzo brakuje w tym logiki, to jest dość przerażające, bo to już się zakorzeniło w nim. Czy to się może zmienić? Czy on w ogóle zobaczy, że popełnił błąd w tym myśleniu? Czy jeszcze bardziej się utwierdzi i będzie ten syndrom, że teraz ludzie go cisną za to, co pieprzy i on jeszcze bardziej się utwierdzi w tych spieprzonych poglądach? No nie, na miesiąc? Myś zobaczył, co to jest za pierdalanie praca. Jak kończysz mianę, klejesz w barze, bo net się do domu nie opłaca iść z kumplami, kładziesz się na kanapie, i kolejną dwunastkę i wyrabiasz 280 godzin w miesiącu, no nie? Nie, no to my jesteśmy na tym... To jest powód do dumy? W sensie, ludzie, których znam... Czekaj, bo nie słyszałem, co mówił Kiszak. Poglądy, no ale jednak... Minimalną szansę na to, że... Ale jednak tutaj się poinspirujemy, słuchajcie, Ameryką, kurwa. Mocnym libertarianizmem, masno. Te rzeczy się troszeczkę zmienią w czasie. Cieszę się, że mogłem to wyjaśnić. Wiem, że bardzo trudne. Zajebałbyś 300 godzin w gastronomii, no nie, na miesiąc. Byś zobaczył, co to jest za pierdalanie praca. Jak kończysz mianę, klejesz w barze, bo net się do domu nie opłaca iść z kumplami, kładziesz się na kanapie, śpisz 3 godziny i walisz kolejną dwunastkę i wyrabiasz 280 godzin w miesiącu, no nie? Nie, no to my jesteśmy na tym... To jest powód do dumy? W sensie, ludzie, których znam z gastro, jechali też na białym często i co? I dobrze, że musieli narkotyki brać, żeby móc żyć? To jest ta rzecz... Chłop poświęcił życie, żeby ci burgera zrobić, a ty mu na piwku nie dasz? Chłop bierze narkotyki, żeby ci Big Maca robić. Ty to kumasz? Jakie poświęcenie? Nie, dobra, już się popieprzyło chyba. Przepraszam wszystkich. Powiedzcie mi, słuchajcie, dlaczego do każdego argumentu... Jeszcze ma kasę na tyle, czyli chłop już wpadł w tak zwane błędne koło. Pracuje, brał narkotyki, żeby pracować, a teraz pracuje, żeby mieć na narkotyki. Oj, już przepadł. Tu on musi coś wymyśleć nowego. I to jest bardzo kluczowe tutaj, co mówię, wymyśleć. Czyli to w takim razie źle, że dużo pracowałem, tak? Czy o co chodzi? Która jest normalna i nie narzekajcie, bo mieliśmy, kiedy ja byłem dzieckiem, to mieliśmy pod górę do szkoły i ze szkoły 30 km w śniegu. Zobaczcie, jak bardzo trzeba zinternalizować to, że chujowa praca jest czymś normalnym, żeby opowiadać takie bajki, nie? Żeby się nie przeszkadzało. Ale ja tego nie mówię, ja na żadnym etapie tu widzowie nie powiedziałem, że chujowa praca jest czymś normalnym. Kurwa, ej, przecież pamiętam, co mówiłem, pamiętam to wideo, jakie wrzuciliśmy. Przed chwilą przesłuchałem, co mówiłem i... Moja mamaśka w szpitalu pracuje i kiedyś 5 dni nie wracała do domu, bo jej się nie opłacała, a gruby płatek śniegu narzeka, że ma źle. Ja mówię całkowicie wbrew temu. Naśmiewam się z ludzi, którzy pracują w game devie, mówią, że pracują w game devie, chwalą się, że pracują w game devie, po czym płaczą, że mają niskie zarobki. To oni cały czas mówią, no ale wiesz, że ty tego nie rozumiesz, bo to jest inna branża. To jest to, co ten ziomek cały czas teraz tłumaczy, że game dev to jest jakaś inna chłopia odnoga, kurwa, rynku pracy. Nie, nie jest. To nie ja tutaj normalizuję game dev i to, jak wyglądają warunki pracy w nim. Zało, że ta praca jest chujowa i żebyś miał pretensje do innych ludzi, którzy mają odwagę, żeby powiedzieć, że ich praca jest. Ale nie rozumiem, przed chwilą mówił, że jest ten crunch, te branie nadgodzin w game devie i dlatego jest tak ciężko, trzeba im współczuć, a teraz narzeka na to, że Kiszak mówi, że w gastronomii się dużo pracuje i nie ma się to szczycić. W dupę, co? Chujowe. Znaczy, jak bardzo trzeba być dumnym z tego, że daliście się wyzyskiwać, że powiesz... Ale on teraz mówi o game devie, w którym cały czas mówił o tym crunchu? Czy on teraz atakuje to, co sam bronił? Bo już się popieprzy. Chyba że on myśli, że ten crunch to nie są nadgodziny, tylko to jest, że cię chłop z batem napieprza, żebyś od peceta nie odszedł. No, tak było. To jest zupełnie coś innego niż nadgodziny. To nie są nadgodziny. A teraz jestem successful streamerem, który może ze swojego gniazdka srać na innych. W związku z czym jestem lepszy. No i chyba widać, co tutaj boli. Boli, że się pasek nie zapełnił, a u Kiszaka nawet paska nie potrzeba. Sadgę. No i chyba widać, co tutaj boli. Chyba niestety widać, widzowie, o co finalnie chodzi. No. No niestety. Ale to było widać od początku. Jest mi widzów tego typka, na których on robi wrażenie, nie? Którym on może imponować i którzy mogą czuć, że to jest ten fajny koleś, nie? Bo on to już można lachę położyć, no? On już nie naprawi dziur w mózgu, które ma, ale... Chłop komentuje swój filmik. Nie no, co on mówi? On na żywo się komentuje? Co jest? Ej, no właśnie o to mi chodzi, o to wyparcie. To jest wyparcie już na poziomie płaskoziemcy. Że on tak bardzo jest przekonany co do tego, jak świat funkcjonuje, że on już w ogóle nie słyszy nic. On dosłownie jak płaskoziemca już nic nie słyszy. On tak jest i koniec, bo on tak powiedział, jest koniec. Statystyki jakieś pokazali? Weźmy inne, bo te mi nie pasują. jego widzowie, no to szkoda, no. Tak nie fajnie bym powiedział. Nie namieszkało się w wiezie, że to były czasy, no wiadomka. Tapie widzowie, gdzie łatwe czasy tworzyły... I znowu deprecynowanie kogoś, no nie? Że jest głupi. Przepiękny, kurwa. Niesamowity pokaz widzowie, niesamowity pokaz. Słaby kończyzna. Koleś jest memem. Dodatkowo muszę jeszcze wspomnieć o tym, że jeżeli chodzi o layoffy w zachodnim Gębiewie, to naprawdę jest... Ej, totalnie, mówię wam to bez kap i bez ironii. Pracowałem w korporacji 2 lata. To była najbardziej low effort praca, że nie musiałem się niczym przejmować. Po prostu wystarczyło nie być debilem, serio. Wystarczyło nie być debilem. Ale co postanowiłeś zaoszczędzić w bycie debilem na później? Na karierę streamera? Bo nieźle ci wyszło, no. Tam się nic nie robi. W korporacjach tak walisz w chuja. Nie. Daj mu po prostu mówić. To związane z tym, że poszedłem do pracy do korporacji, żeby zaoszczędzić pieniądze. Dzięki, Defro. O, działają donaty w końcu. Można pasek zapełnić na przetrwanie. Dzięki, dzięki. Co ty piszesz? Co ty piszesz? Nie piszesz takich rzeczy, nie mogę tego skipnąć, nie wiem czemu. A, no, no. Nie wiem czemu nie mogłem skipnąć. Coś się zbugowała stronka, wiecie? Ale nie pisz tak. Żeby móc zostać streamerem i nie żebrać na fundusz przetrwania w internecie i nie dawać sobie celów donate'ów w taki sposób, by ludzie odczuwali potrzebę utrzymywania mnie. Z tym to było związane. Nie chciałem czuć się, że jestem na czyimś utrzymaniu faktycznie. Że jak nie jesteś debilem... No tak, ale to nawet nie chodzi o to. Według mnie oszczędności to naprawdę, jeżeli ich nie masz, to tego nie rozumiesz, ale jeżeli masz, to zrozumiesz, co mówię. Oszczędności nie chodzi o to, żeby się szczycić, że ty masz pieniądze, żeby nie wiadomo co. To w ogóle nie ma znaczenia. Pieniądze to są pieniądze. To nie chodzi o to, o posiadanie tego. Tylko pieniądze oszczędzone dają spokój w głowie, że nieważne co będzie, będzie dobrze. I to jest taki komfort, że jeżeli ty nie masz tych oszczędności, nigdy nie miałeś, to ty tego nie zrozumiesz, ale jeżeli to osiągniesz ten etap, żeby chociaż na te pół roku mieć, to naprawdę to daje taki komfort psychiczny, że no dużo lepiej się żyje po prostu i tyle. I ja polecam. To pracujesz 2 godziny dziennie. Naprawdę. Ja, widzowie... Dlatego jak rozmawialiśmy o Procter & Gamble jakiś czas temu, między innymi na Glassdoorze, relacje ludzi były zupełnie inne, nie? Ale pamiętaj... Oszczędności to nie jest majątek i według mnie ten typ pieprzył, ja już to mówiłem. Oszczędności nie mają nic do tego, czy ty jesteś bogaty, czy nie, dosłownie. Tylko po prostu trochę lepiej zarządzasz pieniędzmi i dajesz sobie radę odłożyć pieniądze. Nie jesteś taki zachłanny, że jak coś zobaczysz, to musisz kupić, tylko jednak dajesz radę odłożyć. Ale tu nawet nie chodzi o to. Oszczędności dają komfort, naprawdę, dla głowy, spokój. Nieważne jak będzie, zawsze będziesz miał ten czas, żeby wszystko naprawić jakoś, żeby się lepiej potoczyło. Naprawdę to daje dużo. Dzięki Frytker za 2 lata. To nie chodzi o to, bo można mieć pracę, co zarabiasz i 15 koła miesięcznie i mieć długi. Bo jeżeli źle tym zarządzasz, to wiesz, no różnie bywa. A można mieć taką, że zarabiasz 4 i odkładasz sobie z tego i... jest git. No tak, Łukaszu. To też akurat w moim przypadku tak, no. To też bardziej ma znaczenie. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Tak, Morales, dobrze mówisz, no. Tequila podkreślenie snack dał na Golibordę 5 zł. Ten Gragas, beczka smalcu to typowy fan starsów i wypowiada się o czymś. Każdy dobrze, jest równy, każdy gadka jest szmata czy coś. Każdy jest równy, dzięki. Słuchajcie, ci ludzie też prawdopodobnie po prostu nie wiedzieli, jak nie być debilem. Oni zapomnieli, zgubili ten talent. To, że... Realnie zanim zacząłem dobrze wydawać, to umiałem już wtedy dobrze oszczędzać. No tak, na małych kwotach warto się uczyć. Bo wiesz, nigdy nie wiesz jak będzie w życiu, nigdy nie wiesz czy jednak akurat tak się dobrze potoczy, będziesz miał farta, nie wiem, cokolwiek, gwiazdy się ułożą, że zaczniesz dużo więcej zarabiać. A naprawdę, każde pieniądze da się przejeść. Na małych kwotach warto już skilla wyrabiać, bo później może być za późno. Oni narzekali na to, że dali się omamić na przykład w firmie, a potem po fakcie odkrywali, jak bardzo źle byli przez firmę traktowani. To jest na pewno kwestia tego, że tak naprawdę to byli debilami. Jak można po fakcie odkryć to, że jesteś źle traktowany przez firmę? No jak się dajesz omamić... Syndrom jakiś tam, jak to się mówi, że chłop, mąż żonę bije, a ona tego nie widzi. Chyba to, tylko w tym przypadku to jakieś dziwne. No to jednak chyba problem historii, a nie w tym, że ktoś cię... No ale to trochę absurdalne, żeby nie było. Mamia. I pamiętajcie, nie? Nie ma innego wyjaśnienia tego zjawiska. Jak ktoś nie wie, ja wcześniej pracowałem w influencer marketingu. Byłem zaangażowany... Czy mówisz, że miałeś prawdziwą pracę, tak? Ja rozumiem, byłeś bullshit artystą. Kumamy. Poczekaj, czy my obecnie jesteśmy na etapie, człowiek który prowadzi streamy w internecie, dając cele donate'ów, by ludzie go utrzymali, by był w stanie spłacić rachunki, próbuje deprecjonować kogoś innego o tym, to jak mówi, że pracował w influencer marketingu. To jest tak absurdalne dla mnie, że chłop się wywyższa tym, że nic nie ma i musi zebrać. To jest niesamowite. I są ludzie, którzy mu jeszcze klaszczą tam temu chłopu. Że chłop zbiera 500 zł, szczyci się tym, że nie ma nawet grosza na koncie i on... świat się odwraca do góry nogami. W dużej firmie. Ale na szczęście to nisza i tylko pieprze. Nie odwraca się do góry nogami, nie bójmy się. No jest nisza, chłopce tam niech gada co chce, luj z nim. Korporacji? Czy to się serio realnie dzieje? Bo ja nie jestem w stanie tego przykminić teraz, o czym my tutaj mówimy. Czy naprawdę on próbował się do tego przyczepić? Dobrze, przyjęliśmy do wiadomości. My robili kampanii marketingowych przez YouTube, Twitch, ale ogólnie specjalnie związane z grami komputerowymi. Nie tam jakieś, wiecie, fame manie, takie rzeczy, to były lata 2014, 2016. Tak, i to był w ogóle taki początek influencer marketingu w Polsce, prawda? Jak ludzie serio zaczynali pierwsze dobre pieniądze dostawać za takie rzeczy. Ja przez 2 godziny dziennie pracowałem, miałem pod sobą tyle projektów i tyle partnerów, że mi firma nie pozwalała brać więcej po prostu. Mówili, że no nie da rady, że się nie wyrobię. Ja pracowałem 2 godziny dziennie, przez 6 godzin dziennie oglądałem sobie YouTube. I te 2 godziny dziennie były na takim poziomie, że mówili, nie, ty nie dasz rady zrobić więcej. Ja bym był w stanie zrobić z 50 partnerów, ja bym był w stanie 200 obsłużyć. Ale na przykład mi nie pozwalali, więc ja pracowałem 2 godziny dziennie. Przychodziłem, pisałem maila i jasa. Pisałem, to odpowiadałem, wiecie, na maile. No, normalnie, bez żadnego problemu, wszystko spoko, bez żadnych spin, gdzieś trzeba było dzwonić do kogoś i... Myślę, że ludzie, których obsługiwał, byli tak samo zadowoleni z jego pracy. Chcemy robić zakłady w tej kwestii? Możemy. Z dużą ilością tych osób mam do dzisiaj kontakt. Wystarczy, nie wiem, pójść sobie na streamy niektórych osób. Jak chcecie, mogę wam ich nawet powiedzieć. Ale czemu... Jamal, łowca rowerów, dał na golibordę 5 zł. Ten Gragas kiedyś opowiadał, że powinno się zabierać pieniądze dużym piłkarza jak Lewandowski i dawać kobieta, co grają w piłkę, bo nic nie zarabiają. Dobry plan, nie dość, że będą dużo dostawać, to jeszcze nikt ich nie będzie oglądać. To już jest takie combo, no, niesamowitości. Musi zrozumieć, dostają pieniądze, bo ich ogląda miliard ludzi, jak grają w piłkę pieprzoną. To jest absurd, ale no, tu nie chodzi o... Tu dosłownie chodzi o show. Lewandowski jest... Lewandowski to jest ja... Tylko razy 100 miliardów. Coś takiego. Dosłownie robi to, co ja, tylko razy 100 miliardów. Kopię piłkę, a ja reaguję i tyle. Tylko po prostu on ma zasięg 100 miliardów, tak jak ja, więc zostaje ileś tam pieprzonych pieniędzy, ale nic takiego. No to tak działa świat po prostu. Nie wiem. Chłop pewnie przegląda TikToka, spami tego TikToka i myśli, że korporacja chce dla niego dobrze, bo nieskończona pętla. No i to już są tacy odklejeni ludzie. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Kitsun dał na golibordę 5 zł. Ten Gragas to jest tak odklejnowy, że prędzej czy później sobie zaprzeczy. Każdy jest już równy, nie chce nikogo urazić, ale niektórzy to ważą za dużo. Każdy jest równy. Jessa, jak będzie streamował. Nie ma żadnego problemu. Kurwa, let's go, widzowie. Jak chcecie, to ja wam podam masa. Nawet 5. Nie pisz tak. Akurat streamuję? No to pójdźcie, Huntera zapytaj. Zapytajcie się, kurwa, Bonkola, zobaczcie na przykład, w jaką formę przerodziła się, widzowie, relacja moja z Bonkolem teraz, po, nie wiem, 8 kurwa latach, bo Bonkol też był, akurat ja Bonkola nie obsługiwałem bezpośrednio, mój kumpel obsługiwał Bonkola, ale bardzo często byliśmy też na jakichś takich wspólnych wyjazdach, prawda, i też byłem na przykład jakoś zobligowany, prawda, do tego, żeby być częścią obsługi Bonkola. Zapytajcie się Bonkola, Niklausa się zapytajcie, Matynia z YouTube'a, kurwa, no takich ludzi w Polsce było. Dzisiaj reagowanie z Kolmą. Nie wiem, plagi, kurwa, kogo my tam jeszcze mieliśmy. Muszę wracać głową, wiecie? Słuchajcie, do tej listy. Giga ciekawe to jest, giga ciekawe. Myślę, że oni też mówili, o! To w tym momencie Kiszak dał broń temu koledze. Powie w następnym odcinku, że dzięki znajomościom się wybił na streamie. Niestety. Ja już znam, co będzie w drugim odcinku, zanim wyszedł. Pytanie obsługuje ESA. Tak było, proszę państwa. I tyle, i wychodzimy, to się działo, nie? Naprawdę, no, żadnej spiny, nic takiego. I jak miałbym na przykład porównać wkład pracy, jaki miałem, no i okej. I to jest taka rzecz, że będzie możesz pracować w takiej gastronomii, możesz pracować w jakimś tak sklepie, nazwijmy to pracą fizyczną, nigdy nie chcę temu umniejszać, no nie, żebyś takiego nie odbywało, bo ja sam pracowałem. Czy to czasy, w których firmy przepłacały za współpracę z youtuberami? Chyba tak. Ten typ, co odkrył teorię względności przed Einsteinem, od grawitacji przed Newtonem odkrył, no. Fizycznie wcześniej, moja pierwsza praca, widzowie, no wiecie, było na przykład na targach ślubnych, no nie? Normalnie stary nosiłem, że... W sensie, co on ma na myśli? To, że się... Firmy marketingowe kontaktują z youtuberami, to jest takie, co? Przecież ktoś to musi robić. Co ten typ pieprzy w tym momencie? to przynosiłem takie giga śmieszne, kurwa, stare wrzutki, które dosłownie nic nie wrzucają, no nie? To już przeszliśmy z tego, że chcieliśmy przedstawiać statystyki, był problem z przedstawieniem tych statystyk i gadaniem o faktycznych danych i teraz będzie 15-minutowy segment obrażania kogoś. I to kurwa, miałem wtedy 16-17 lat, może to jest kwestia tego, że ja pracuję, od kiedy tylko mogłem pracować, to się łapałem jakiejś pracy, bo lubiłem zarobić pieniądze. No i potem jak ktoś chce pracować w gastronomii, to kurwa, ja zapierdolałem go za 5 zł na godzinę, po 200 godzin miesięcznie, no nie? No to takie czasy były pierdolone. To jest super, nie? Bo wiecie, okej, no mówię, że on zapierdala od 16 roku życia, ja też. I co? Co w związku z tym? I jak pracowałem... I to, że mówisz, że nie masz oszczędności, to jest problem, jako łączę kropki. Jako tłumacz, kiedy to był mój największy okres dorobku, też zarabiałem pieniądze, które momentami były nieproporcjonalne do mojej pracy. I co dalej z tego wynika? Co to mówi o rynku pracy? Bo z mojej perspektywy nic. To mówi tylko o moim personalnym doświadczeniu, które i tak było na wiele sposobów ograniczone. Ja na przykład, jak ode mnie oczekiwali, że na merchandisingu będę robił rzeczy, na które się nie umawiałem, to przestałem robić w merchandisingu, nie? A on, jak rozumiem z tego, co mówi, on by powiedział, że rozwiązaniem tego, że oczekują od niego rzeczy, na które się nie pisał, to jest zapierdalać, aż wszyscy będą zadowoleni, bo lubi pieniądze. No, dokładnie. Wyceniłbym swoją pracę no. I bym ocenił, czy chce się jej podjąć. No, ale to normalne jest. Tylko to jest giga ciekawe, bo ja nic takiego nie powiedziałem. Znowu przywołał całkowicie inny przykład. Ale logiczny. Bardzo akurat teraz logiczny przykład, no. Tak to działa. To już jak taki boomer, no nie? I to faktycznie siedziałeś, musiałeś, no nie wiem, przychodzisz rano do pracy, stary, przyjeżdżają ci dwie palety piwa i ty sam, musisz obsłużyć cały bar, całą kawiarnię, a w międzyczasie jeszcze musisz wypakować dwie palety piwa i ręcznie to przenosić, nie? Po schodach i no dajesz radę. Jak idziesz do korporacji, to tam bez hitu, no przychodzisz, nie? Siadasz, witasz się z wszystkimi, trwa pół godziny, odpalasz kompas, sprawdzasz sobie maila, co będziesz musiał zrobić, rozpisujesz sobie rzeczy, idziesz do stołówki, robisz sobie kawę w stołówce, wpisujesz sobie, że idziesz na rozmowę z kimś, no bo gadasz sobie z kumplem, z którym właśnie współpracujesz. Przez godzinę sobie z nim gadasz przy kawie, no nie? Wpisujesz to sobie jako spotkanie, wracasz, przez kolejne dwie godziny siadasz, odpowiadasz na maile, planujesz sobie dni, potem idziesz na jakieś spotkanie, na którym nic nie robisz, bo nie ma nic ciekawego, to takiej godziny piszesz raport, co robiłeś w tym wizowej pracy w korporacji, jak nie jesteś serio, jak nie jesteś idiotą, jest tak effort, że chuj, tam naprawdę w większości, no nie wiem, może ja jestem odklejony, bo to było 10 lat temu, ale widzowie, czy wy nie macie takiego... Znaczy jak pracowałeś w influencer marketingu, to masz takie doświadczenie z pracy w korporacji, jak ja kurwa z służby wojskowej, nie? Sorry, mówisz o jakiejś firmce, która pewnie żyła tym, że miała młodych wilków i się bardzo starała o kręcenie jak najlepszych wyników z jak najmniejszym efortem, ale jak pójdziesz do takiej prawdziwej korporacji, to zdradzę ci mordo sekret, tak nie działa, nie? I znowu! Wcześniej dziwił się, że ludzie odmawiali pracy w wielkich korporacjach, bo musi... No tak, no ale to wiesz, szkoda ryja szczępić. Pracowałem w Czyli ja w złej korporacji teraz pracowałem. Powinieneś pracować w tej konkretnej, ale jakiej? No właśnie, w drugim odcinku będzie jakiej. Okej. To może, nie wiem, może powinienem się na linii produkcyjnej, słuchajcie, Adidasa w Bangladeszu, kurwa, właśnie zatrudnić. Kurwa, o co chodzi? Korporacji. Ponieważ miałem bardzo duży rozjazd oczekiwań, na przykład z moim kierownikiem, który nawet nie przyszedł na przedłużenie umowy, tylko chciał żebym przychodził po wygaśnięciu umowy na ewentualne przedłużenie, to się nie dogadaliśmy, bo mi się nie chciało, bo trochę za bardzo ceniłem siebie. Jakoś tak to działa, no. Wrażenia? Naprawdę, w większości korporacji chuja robi. Jak nie jesteś debilem, to jesteś w stanie sobie tak optymalizować czas pracy. Zwróćcie uwagę, ile razy on podkreślił, że nie jest debilem, nie? Co zazwyczaj jest charakterystyczne dla ludzi, którzy bez żadnego problemu dostrzegają swoją wartość. Słyszę, robisz? No bez kitu w jedną częścią twojego czatu. Analiza psychologiczna, widzowie, przy okazji. Analiza psychologiczna. A on jest dosłownie jak ten typ od Lordsów. Taki sam w typu logik. I mówi ta osoba, i to jest też właśnie giga ciekawe, że on cały czas podkreśla, jakim to ja jestem dużym streamerem, prawda? I że coś u mnie na streamie się dzieje. No. Psychologiczne, potwierdzone, widzowie. Może. Potwierdzone. Zostałem rozgryziony. Pracy wyrabiasz to, co masz teoretycznie wyrabić pracy. Tylko cenię siebie, dlatego że brałem 500 zł od widzów. Dokładnie. No widzisz ludzi, którzy po prostu tego nie ogarniają, nie potrafią tego zrobić i oni zapierdalają po 10 godzin dziennie, nie? No ja nie wierzę, że ktoś przychodzi do pracy biurowej i pracuje 8 godzin. Sorry, nie potrafię w to wierzyć. Jak człowiek nie zasłał od 16 roku życia, znaczy jest leniwym i złym człowiekiem? Znaczy nie, no ewidentnie znaczy, że jest debilem. No przecież on powiedział tyle razy słowo debil, że no to musi być kluczowe dla jego rozróżnienia ludzi. On zna dwa rodzaje ludzi. Debil i niedebil. Albo debil i Kiszak. Myślę, że to jest najbardziej prawdopodobne, nie? No widzisz, jakbyś wiedział, kurwa, coś więcej o filozofii, to nawet miałbyś pojęcie... Jaki filozof próbował tak ludzi podzielić na dwie kategorie. No to jest giga ciekawe i mocno zgadzam się z jego filozofią. Nie potrafię to widzowie uwierzyć. Nie, tak nie jest. Chyba też to tak na pełnej jasie, to musisz coś tak, chodzi o niczego, no. To, że żyję w Unii Europejskiej, ponieważ wiem, że my mamy bardzo chujową służbę zdrowia i zostawiam na wiele do życzenia. Tak, kiedy nagle się zdarzył wypadek i miałam psuwany wyrostek, zapłaciłam za nie 0 zł. Nie wiem, gdzie położyłam zalotkę. Naprawdę, muszę teraz czytać absolutnie koszmarne historie deweloperów ze Stanów, którzy nie mają w tym momencie żadnej opieki medycznej, a zbliża... Ty, no ale jak wypierdolą się z pracy, nie masz poduszki finansowej, a nie masz na tyle wysokich umiejętności, by bez problemu się gdzieś zatrudnić, by nadal zarabiać na swoje życie, to źle układasz swoje życie. To jest jak jakaś branża wypierdala naraz 6 czy 10 tysięcy ludzi. 6 czy 10 tysięcy ludzi i teraz uwaga, co jest w tym wszystkim najważniejsze. z jakiej liczby zatrudnionych. Bo to jest łatwo powiedzieć o 6000 osób, ale 6000 z jakiej liczby? Zatem jeżeli jesteś zatrudniony na umowę o pracę, to w żadnym, kurwa, cywilizowanym kraju nikt nie może cię zwolnić od tak o po prostu, bo ma jakąś zasięgę. W USA chyba mogą. No, kurwa, to jest związane z prawem pracy, jeżeli kraju, jesteś w którym funkcjonujesz, nisko. Więc najprawdopodobniej dostaniesz odprawę, najprawdopodobniej dostaniesz okres wypowiedzenia, w trakcie którego możesz... No, w Google pewnie nie, ale... Zdradzę ci, kurwa, sekret. To nie jest tak, że ci ludzie jednymi drzwiami wychodzą, a drugimi drzwiami wchodzą. Jak taka branża wywala 6000 ludzi naraz, to twoje umiejętności nie mają znaczenia, jak jest napisane na drzwiach, nie zatrudniamy, nie? A część ludzi na przykład dzwoni... Aha, czyli poczekaj... Czyli dochodzimy do takiego argumentu, że jest określona liczba osób w game devie, która może zostać zatrudniona i tyle, jeżeli było jakieś zwolnienie. No mówiłem o tym Bitcoinie i kursie, tutaj znowu nawiązanie, określona ilość, wykresy jakieś, wszystko się zgadza. W game devie? Zaraz będzie reklama. Obecnie jesteśmy na etapie maksymalnej liczby osób, które może zostać zatrudnione. No nie. No kurwa, no niestety, nie można nic takiego powiedzieć. Promuje lewicowe narracje wartości, tak zaczyna się opis na YouTube. No. I w Activision Blizzard byli ludzie, którzy na przykład 4 miesiące temu zaczęli pracę. Skąd mają tą poduszkę dokładnie mieć? Ja powiem, że jak słyszę gościa, który się produkuje, jak to się ustaje, pracował 2 godziny dziennie, a frajerzy pracowali po 10, to mi się nóż w kieszeni otwiera. Czyli ja powiem tak, nie? Koleś ma doświadczenia z prawdziwego życia, bo pracował w influencer marketingu, nie? I w związku z tym on wie, jak rzeczy są poukładane. Taki koleś... A ty poczekaj, bo tutaj mówisz, że źle, że pracowałem w influencer marketingu. Ja mówiłem, jak miałem 16 lat, pracowałem na targach ślubnych, to też źle. A jak mówiłem, jak pracowałem fizycznie w gastronomii, to też mówił, że źle. To jest jakaś lista prac, która, słuchajcie, aprobowana przez lewicowe wartości, pod którą można się faktycznie podpisać? Game dev chyba. Bezrobocie. No, game dev. W większości firm utrzymuje się w pracy dlatego, że wchodzi w dupę szefowi albo się... Poczekaj, to ja? W związku z tym on wie, jak rzeczy są poukładane. Taki koleś w większości firm utrzymuje się w pracy dlatego, że wchodzi w dupę szefowi albo się... Jezus Maria. Jak tu go nie obrażać i za wszystko, jeżeli on tak atakuje ostro? No jak? No on daje permisję na to. Ja bym już się odpalił na miejscu Kiszaka i pieprzę to. Się z nim po prostu dobrze dogaduje i dlatego, że ma bardzo gadane, więc potrafi czasem nawet podpierdolić pomysł komuś innemu. I w związku... Kurwa, też kolejne ciekawe rzeczy widzowie zostały wymyślone. Znowu, słuchajcie, tworzymy własną narrację. Jak to najprawdopodobniej wygląda? Z tym czasem zagaduje swoje zwolnienie. To jest znowu rzecz, której on wam nie powie, ponieważ mielibyście gorszy odbiór tego człowieka, nie? To nie znaczy, że nie jest prawdą. Problem tych ludzi. Ale jest prawdą, bo on tak powiedział. Iluj. Znaczy jest kurwa ciekawe. Co jest niesamowite? Czego ci na twój temat nie może opowiedzieć inna osoba w internecie? I kurwa, ja uwielbiam oglądać takie materiały, naprawdę, one są świetne, one dają ogromną ilość kontentu, ale to, co jest najważniejsze, one pokazują ci, w jaki sposób mogą ci odbierać inne osoby i jak dużo narracji można, słuchajcie, dodać, no nie? Do kogoś. Jak można wyjść z takiej pozycji? Ja się nie dziwię, że on jest gospodarczy na prawo z taką wiedzą. Tu czat tego typa. O Jezus Maria, no tak, to nie jest dziwne, to ta prawda. Bez wiedzy byłby z drugiej strony, rozumiem, tak? Iwej, która broni ludzi zwolnionych w game devie do, słuchajcie, deprecjonowania jednostki. To jest niesamowite. Do wymyślania dodatkowych historii odnośnie tego, co było lub co nie było. Palać na nikogo innego, że cię wypierdolili z pracy i że to teraz nie masz co zrobić. Jak jesteś ogarnięty i cię wypierdolą z jednej pracy, to owszem, może jak będziesz na siłę potrzebował, to znajdziesz drugą gorzej płatną na chwilę, na pół roku, ale bez żadnego problemu to samortyzujesz i potem znowu sobie znajdziesz fajną fuchę. Jak cię wywalą z pracy, w której zarabiasz na przykład $60,000, mieszkasz w tak drogiej okolicy jak San Francisco. Chłop bierze dosłownie wszystkie wiedzę z memów z USA, bo tylko tam czyta newsy jakiekolwiek. No ja pierdzielę, my żyjemy w Polsce, wiesz o tym. I ta baba, co gada na filmiku, też w polskiej firmie robiła, z tego co rozumiem. Czyli piękne Bay Area, to jak pójdziesz na zmywak pracować, żeby się przezimować, to ci nie stać na mieszkanie, nie? Pracę masz, tylko niestety mieszkasz w samochodzie. No to uwaga teraz, to będzie bankier, co powiem. Jeżeli twoje koszty życia są na tyle wysokie, że nie jesteś w stanie ich zamortyzować względem tego, że wypierdolą cię z pracy i ty z miesiąca na miesiąc nie masz pieniędzy, to znaczy, że masz zbyt wysokie koszty życia. I to jest, kurwa, to prawda. Już... To on tego i tak nie zrozumie. Tu nie ma nawet co gadać. I nikt nie będzie mi w stanie wmówić, że jest inaczej. To znaczy, że ty przedkładasz źle wartości i to, na co powinieneś przeznaczyć pieniądze, jeżeli ty nagle w momencie, gdy jesteś zwolniony z pracy, nie jesteś w stanie się utrzymać. A tutaj wychodzę z takiego argumentu, że nie będziesz się w stanie w San Francisco utrzymać, pracując na zmywaku, no to by wychodziło na to, że ludzie w San Francisco nie pracują w pracach fizycznych. Oczywiście, że... Tam po prostu jedzą z brudnych garów i tyle, no. Nikt tam nie zmywa, iluj. Że pracują, no ale kurwa, no nie mają domów w dobrych dzielnicach. Nikt nie zmywa, nikt nie zamiata, nikt śmieci, a mi się też niczym się tam nie zajmują, tylko robią gry w San Francisco, bo jest 60 000 z tego. Jezus Maria. Zaczynasz zarabiać duże pieniądze i pierwszy zarobić, to zaczynasz je wydawać, to jest twój problem, a nie nikogo innego. Nie kurwa żadnej branży, nie żadnej korporacji, tylko i wyłącznie twój. Ja widzowie wam powiem, że ja sporą część życia jeździłem, słuchajcie, samochodem za 3000 zł. Mogłem sobie już później pozwolić na samochód kurwa droższy, no ale wiecie co? Nie wydawałem pierwszych zarobionych pieniędzy na to, żeby podnieść jakość swojego życia za pomocą zmiany kurwa samochodu, ponieważ no nie działa to tak. Nie rozumiem ludzi, którzy na przykład kurwa zarabiają 3000 zł miesięcznie, po czym sobie kupują iPhone'a za 8000 zł. Ja uważam, że tych ludzi nie stać na tego iPhone'a. Ktoś może powiedzieć, no ale stary, mam odłożone pieniądze, kupiłem sobie tego iPhone'a, zarobiłem na nie. A potem jest płacz, że ktoś nie ma poduszki finansowej. Ale ty masz myszkę od 8 lat zepsutą, to przeginasz nie od 8, tylko od roku. Okej, używałem zepsutej myszki i po roku używania zepsutej myszki ją wymieniłem na inną. Ale owszem, przesadzam. Ja na przykład, widzowie, samochód, którym obecnie jeżdżę, to jest samochód, który kupiłem sobie za 1 dzień pracy w pewnym momencie. Co prawda zarobiłem wtedy... Nie mów za ile, bo będzie kolejny film na twój temat. 1 dzień, dobry pieniądze bardzo. Ale ja wszystko kupiłem go za 1 dzień pracy. I czasem jest bardzo ciężko się z tego wyciągnąć. Zresztą USA ma znany dość szeroko problem pracujących ludzi. Tylko USA, pieprzony siedzi na jakimś reddicie z pieprzonym, co ludzie czemu jest tak źle? I potem pieprzy jakieś z dupy argumenty. My mieszkamy w Polsce, rozumiesz to? Tu jest zupełnie inaczej niż w USA. Jezus Maria, chłopie, mam w dupie, co się dzieje w San Francisco. Jezus Maria. Ja pierdzielę. Ci, którzy mieszkają w samochodach, nie? Bo tak to się dziwnie składa, że oni jakoś niespecjalnie są w stanie zapłacić za mieszkanie. Jak jesteś jakkolwiek ogarnięty, faktycznie masz umiejętności. Myślę, termin dializy, którą musieli odwołać, albo insulina kosztuje ich $750 co 2 tygodnie i w tym momencie nie są w stanie za nią zapłacić. A potrzebują jej już, więc nawet jeżeli zatrudnią się w sklepie osiedlowym i tak będą musieli poczekać kilka tygodni na pierwszą wypłatę. Dlatego tak ważne jest, żeby pamiętać, że za każdymi masowymi zwolnieniami stoją ludzie z ich własnych... W ogóle to jest ciekawe co do USA, jak już pierwszy, to ja też coś dodam. Tam ludzie tak bardzo nie ogarniają finansów, że w Polsce te 40%, co tam nie ma oszczędności, to jest nic w porównaniu do USA. Tam jest coś takiego, że co tydzień jest pensja, nie co miesiąc jak u nas, tylko co tydzień, bo tak jest w dupę już rozpijeprzone mózgi. Świetny kraj, wzorujmy się na tym. Róbmy jak oni. Co tydzień pensja, żeby ludzie już w ogóle nie od pierwszego żyli, tylko od poniedziałku do niedzieli. A potem codziennie pensja. Ja pierdzielę w dupę. Coraz bardziej mózg przeprany. Tymi historiami i problemami. Ja osobiście nie mam zamiaru w tym momencie już finansowo w ogóle wspierać Epic Games, którzy w absolutnie skandaliczny sposób przeprowadzili swoje layoffy. O tym was zachęcam do poczytania i doprowadzili do sytuacji, w której pracownicy byli deportowani. Ja mam tak, że jak słyszę nawoływanie do bojkotu ogromnego. Ty, ale tak, czekaj, trzeba bojkotować Epic Games, bo ich pracownicy po zwolnieniu byli deportowani, to oni są kurwa winni tego, że ich pracownicy byli deportowani, bo ich zwolnili, powinni ich na siłę trzymać, bo w razie ich zwolnienia byli deportowani. Nie rozumiem logiki tutaj kurwa idącej za tym. Ja już tak nie wiem, co się dzieje. Ponieważ 4 miesiące przed layoffami postanowili zakończyć wszelkie procesowe niewiz. Anyway, jestem bezrobotna, więc mogę oddać się teraz mojemu hobby i iść do lasu, szukać zwierzęcych kości, żeby na ich podstawie uczyć się anatomii. Nic nie znalazłam, ale za to prawie odetnęłam burzycika. Stary. TikTok to jest jakiś fantastyczny 23 rok. Boże, TikTok jest fantastyczny, to prawda. No tak, Morales dał na Golibordę 5 złotych, no ale widzisz jego sylwetkę i się zastanawiasz, czemu o USA gada. Nie pisz tak. Ale za to prawie wykonałam burzycika. Stary, TikTok to jest jakiś fantastyczny 23 rok. Boże, ten typ jest kurwa gorszy niż gangrena, no. To jest ten koleś, który wierzy, że cały sukces osiągnął sam? Dokładnie, bo ja cały sukces osiągnąłem sam, kurwa. Nikt mi nie pomógł. Od 16 roku życia, kurwa, pracuję i zarabiam na siebie. Dokładnie tak, kurwa, jest. Nikt mi nie przyszedł, nikt mi nic nie kupił. Pierwszy komputer, na który streamowałem, kupiłem sobie za pieniądze, które, kurwa, zarobiłem. Jak miałem 16 lat, to musiałem, kurwa, zarabiać pieniądze. W sensie nie musiałem, ale chciałem je zarabiać. Rodzice mi nie załatwili pierwszej pracy, załatwiłem ją sobie sam. Rodzice nie poszli za mnie na studia, poszedłem sobie na nich sam. Skąd się, z czego się utrzymywałem na studiach? Z pieniędzy, które zarabiałem w trakcie pracowania na studiach. Dokładnie. Kolejny filmik na ciebie, że masz farta. Kolejny filmik taki typowo z nienawiścią, ale wiesz co? Ty masz po prostu farta. Ty masz farta. Iluj. Bo nikt mi kurwa inny w tym nie pomógł. Że nic mu w życiu nie dano i że wszyscy jesteśmy kowalami swojego losu, nie? Że... Dokładnie tak kurwa jest. Wszyscy jesteśmy kowalami swojego losu. Dokładnie kurwa tak działa świat. No tak kurwa jest. sytuacja wygląda w ten sposób, że przecież absolutnie nie ma jakichkolwiek czynników poza jego własnym ja, które wpływają na stan jego życia, nie? Ale pamiętajcie, jeżeli krzyknie dostatecznie dużo razy, że inni są debilami, że wystarczy nie być debilem, to tak jakby kurwa z Biblii czytał, no. Wiecie, i może to zabrzmi troszeczkę śmiesznie z perspektywy osoby, która w tym momencie zajmuje się produkowaniem rzeczy na Twittera i YouTube'a, ale umówmy się, jeżeli ty jesteś rozliczany z tego, czy ładnie wąsa kręcisz, to nie znasz życia osoby, która jest rozliczana z tego, ile kilogramów przeniesie w biodrze, nie? Albo osoby, która jest... Przecież on dosłownie 10 minut temu mówił, że po chuj ja gadam o tym, że pracowałem fizycznie w gastronomii. On zatacza totalne koła i to się żadnej logiki, kurwa. Woda, że końcówka żadnej. Już pięknie się to ogląda. Rozliczana z tego, ile jej każą siedzieć w biurze, kiedy robi grę. Bo urok bycia streamerem jest taki, że z jednej strony może chcesz siedzieć po 6 godzin, szczególnie jak ci się fajnie siedzi ze swoją widownią, like and subscribe, ale z drugiej strony możesz zasadniczo wyłączyć kamerę, możesz zasadniczo wypiąć się i być nieobecny. Ludzie, którzy... Tak, nie masz pieniędzy, po prostu idziesz na ulicę. O rozwiązanie. Dosłownie tak samo jak w zwykłej pracy. Tak, to jest dosłownie tak samo. Ja pierdzielę, nie rozumiem tego. Tak możesz zrobić zawsze, jak masz poduszkę finansową, oszczędnościową, cokolwiek. Dosłownie tak możesz zawsze zrobić w każdej pracy. Wystarczy trochę odłożyć. Jak ci się nie podoba, to zmieniasz. Mieszkanie prawem, nie towarem. Zaczyna się. Nie, ja jak się wypnę i będę nieobecny, to nie zarobię żadnych pieniędzy. Tak działa kurwa streamowanie. Więc nie mogę się wypiąć. Się mogę, jeżeli bym chciał, ale nie chcę tego robić. Którzy zapierdalają w biurze, którzy robią kiereczkę i starają się nie stracić pracy, nie mają. No ale poczekaj, to jak ja pracowałem w influencer marketingu, to nie jest prawdziwa praca, ale ludzie, którzy robią kiereczki, to jest prawdziwa praca. Czyli prawdziwą pracą jest tylko to, co ten użytkownik opisze jako prawdziwą pracę. Chyba przywileju. Naprawdę na wielu poziomach go nie mają. I jeżeli nie rozumiesz, jaka różnica... Ale ja też tego przywileju nie miałem. I kurwa z tego był cały mój wywód, który niestety no, nie został tutaj zrozumiany. Że też byłem osobą, która tego przywileju nie miała, ale na ten przywilej można sobie zapracować. Mnie nie męczy, szkoda, że już koniec. Powiedziałbym, że może... Bo pięknie się ogląda te batalie. Kurwa, twój przywilej wypalił ci już do cna mózg, nie? Takie mam odczucie. Przywilej mój widzowie. Mój przywilej. Przywilej, bo odłożył pieniądze. Rozumiesz, co to jest przywilej w dzisiejszych czasach? Chłop nie kupił fast fooda, nie kupił gierki, żeby postawić za plecami, nie kupił jakiegoś gówna, którego ma impuls jakiś, żeby kupić, tylko odłożył pieniądze i dzięki temu może rzucić pracę i robić to, co chce. Przywilej. Bo nie zrobił tego, co... Kurde, no popieprzy mnie. Co to w dupę za przywilej? To nie jest to, że się urodził w bogatej rodzinie, to nie jest to, że się urodził w królewskiej rodzinie w Wielkiej Brytanii, tylko pieprzony odłożył pieniądze. Aż zabierzmy mu te pieniądze, dajmy innym. Bo dał radę się powstrzymać, nie kupić fast fooda. Ja pierdzielę. Jak ty to robiłeś, że robiąc 12 godzin, za 5 zł na godzinę to byłeś idiotą, ale game dev robi nadgodzinę, to jest biedny? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Tak, każdy z kowalem swojego losu, nie jestem zajebistym kowalem i życie mam jakie mam, raz lepiej, raz gorzej. Praca w korpo póki co, na niezbyt wysokim szczeblu, poduszki jako takiej nie mam, ale kurwa tak, nie szukam winy wszędzie indziej, ja sobie przejebałem przez głupie decyzje i ponoszę za to odpowiedzialność, są konsekwencje. Nie chcę mi się już tej wiązanki pisać, wyobraź sobie, czy mówić. Do czego tutaj jest na sam koniec Twitter najbardziej, że ja coś mam, a ktoś inny tego kurwa nie ma i że ja to mam, i że ja nie rozumiem tego, że ja mam kurwa pewien przywilej. Owszem, mam pewien kurwa przywilej. Jaki... Owszem, zarabiam kurwa więcej pieniędzy niż większość Polaków. I co kurwa z tego? Czy to znaczy, że ktoś przyszedł i mi to kurwa dał, czy sam sobie na to zapracowałem? Chyba tak. To jest kwestia tego ludzi, przykro mi, ja uwierzyłem Gragaso. Ktoś coś ma? Też bym chciał mieć? Musimy tak to ułożyć, żeby mi też dać przywilej tej osobie. To ma jedną nazwę. Komunizm. I dokładnie my przez to przeszliśmy. Bo w komunizmie każdy był... Dobra, on zaraz... Ja już widzę drugi odcinek. Ja ciągle widzę drugi odcinek, bo jest dużo możliwości. Jestem jak Doktor Strange. Szukam tej jednej. Jedna będzie taka. To nie jest komunizm. To jest socjalizm. Kiszak został zmieciony z planszy. Zmieciony. Koniec. Przykro mi, Kiszak. Przegrałeś. Kurwa równy. Każdy, kurwa, dostawał kartki odnośnie tego, ile może kupić szynki, kurwa. Ile może kupić słodyczy, ile może kupić alkoholu. Może faktycznie pasowałoby tutaj przejść na lekkie lekcje historii. Wszystkim równo, wszystkim gówno. Dokładnie tak było. Oczywiście, że byli, kurwa, równiejsi nad tymi, co decydowali, kto drukuje kartki. No oczywiście, kurwa. Nie wiem, kurwa, widzowie, o co chodzi. Serio, nie mam pojęcia, o co chodzi tutaj. No ten materiał, kurwa, jest srogi fest, no nie? Jest widzowie srogi fest, nie? Tymczasem opis widzowie na YouTubie promuje lewicowe narracje wartości, no i tyle. Jak lubisz moją działalność, rozważ wsparcie. Dobry fest. Przekaż 1% podatku, bo widzisz, w jakim stanie jestem. Oj, ciężko. Dzięki, Defrod, za 14 lat. Wybacz, dałem ci suba, ale zostałem. Dziękuję. No nie będę mówił wiązanki mamona, wiesz, o co mi chodzi. Za komuny były punkty na... Wiem, wiem, masa. Teraz są takie w USA bardzo podobne do tego. Coś tam mają z nich odchodzić, ale nie wiem, czy będą... Ja wiem co było, bo ja się historią interesuję. Wiem, jak było za komuny w dupę i wiem, jakie te rzeczy wszystkie były, co wy piszecie, ale... No co no. Oby tego patcha z komunizmem znowu nie wprowadzili, bo niedawno był. Stosunkowo niedawno. Oby nie był wprowadzony znowu, bo będzie Lipton. Niezły downgrade będzie wtedy. Słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzek.